Drogi drodzy Państwo, witam wszystkich na samym początku. Bardzo serdecznie dziękuję każdemu z Was za przyjście tutaj do auli, do redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela. Tym bardziej, że to wydarzenie, które dziś się dzieje, organizowane przez Akcję Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej razem z Tygodnikiem Katolickim Niedziela, przypada piękny jubileusz 90-lecia Tygodnika Katolickiego Niedziela. Ale żebyśmy wiedzieli, po co tutaj się zgromadziliśmy, mamy wspaniałych gości i również wspaniałe osoby, które odpowiedziały na nasze wezwanie, na nasze przyjście tutaj. W sposób szczególny nasze sympozjum, jak Państwo otrzymaliście na plakacie, zostało ubogacone przez tak zacne osobistości, które za chwileczkę wyczytamy, a które znamy z faktów medialnych, czy też z życia politycznego, czy też społecznego. Jeszcze raz, z całego serca szczerze dziękuję Państwu za to, że jesteście. Dziękuję w sposób szczególny prelegentom, którzy, żebyśmy byli świadomi, pośród nawału swoich obowiązków potrafili tutaj z nami być, czyli traktują nas bardzo poważnie. W sposób szczególny witam panią minister Beatę Kempę. Również chciałbym w sposób szczególny przywitać księdza infuata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego. W sposób szczególny chciałbym przywitać wszystkich przybyłych kapłanów związanych z Akcją Katolicką, związanych z Tygodnikiem Katolickim Niedziela. Chciałbym przywitać również księdza asystenta Jacka Michalskiego. W sposób szczególny teraz przychodzi czas, żeby przywitać tych, którzy wartości chrześcijańskich w Sejmie bronią, którzy promują zdroworozsądkową politykę małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny. Serdecznie witam pana posła Szymona Giżyńskiego. Naszą prelegentkę, panią Lidię Burzyńską. Dyrektora IPN, pana doktora Andrzeja Schneidera. Panią radną miasta Częstochowy, Annę Majer. Witam panów radnych, pana Nowakowskiego i pana Janusa. W sposób szczególny witam jeszcze przewodniczącego Rady Ruchów Grzegorza Lenartowicza. Witam również Solidarność i Niezawisłość Zbyszka Bonarskiego. Witam szczególnie pośród nas jeszcze pana Tadeusza Ronę, prezesa wydawnictwa Świętego Filipa, pana Filipa Topczewskiego. W związku z tym, że nasze sympozjum jest poświęcone kobiecie, moi drodzy Państwo, Kryniczanka to też kobieta i w dodatku piękna kobieta, więc w sposób szczególny witam dyrektor do spraw marketingu Kryniczanki, panią Małgorzatę Kieres-Kowicz. Jest z nami również pani Joanna Gorzałka, prezes Fundacji Witam w Częstochowie. Witam również znamienitą terapeutkę, na którą zawsze możemy liczyć, panią Ewę Richterowicz. Witam również pana Ziębacza. Bardzo się cieszymy z obecności. Moi kochani, przechodząc do meritum sprawy, oczywiście wszyscy znamy dobrze, o tym rozmawialiśmy jeszcze przed chwileczką z panią minister na zewnątrz, był kiedyś taki film, pani minister tańczy, ale pani minister dziś nie będzie tańczyć, pani minister dziś będzie referować, piękny wykład. To co mogę powiedzieć, proszę państwa, ja teraz patrzę na panią Beatę, jest uśmiech na twarzy.
Minister Beata Kempa, szef Kancelarii Premiera Rzeczypospolitej. Pytałem panią Beatę o tym, czym dla niej jest Jasna Góra. Kiedy robiliśmy wywiad, podobała mi się jedna rzecz, że spotkałem kobietę, która traktuje drugiego człowieka poważnie, mimo że może piastować wielkie funkcje w państwie. Święty Augustyn kiedyś powiedział, że boję się Chrystusa przechodzącego obok. Dla pani, z tego co dowiedziałem się z przeprowadzonego z panią wywiadu, wiara jest czymś, co panią od zawsze inspirowało do działania nie tylko w domu, pośród obowiązków żony, matki, ale dowiedziałem się również tego, że te wartości chrześcijańskie pani bardzo dokładnie realizuje w świecie polityki, ale również służąc drugiemu człowiekowi, jako prawnik w miejscowości, z której pani pochodzi. Cieszę się z tego, że inspiruje panią do działalności politycznej wiara. Sobór Watykański II w dekrecie o apostolstwie świeckim mówi, że właśnie polityka jest powołaniem człowieka. I moi drodzy, zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyście mogli wysłuchać podzielenia się tego, co pani minister jako chrześcijanka, jako człowiek, jako przedstawiciel świata polityki ma do powiedzenia w kwestii kobiet i ich zaangażowania w życie polityki. Jeszcze raz, pani minister nie będzie tańczyć, będzie mówić. Zapraszamy panią. Szanowny panie prezesie, szanowny impułacie, szanowni księża, pani poseł, pani pośle, wszyscy państwo według godności urzędów, wszyscy państwo zebrani w przewadze kobiety, panie prezesie, więc myślę, że komunikat, jaki będę formułować, będzie nadal zrozumiały. Istotnie, na taniec tamy teraz czasu za bardzo nie mamy, choć to przyjemne. Przyszedł czas na wielkie działanie, przyszedł też czas i właściwie zawsze jest ten czas dla polityka, szczególnie kobiety, polityka, to jest czas dawania pewnego świadectwa. Jadąc tutaj dzisiaj do państwa, jakiś taki szczególny tydzień jest chyba, bo zaczął się od wizyty w Watykanie, od bardzo dobrych rozmów, od troski o te młode pokolenia, które mają spotkać się tutaj w Polsce w ramach Światowych Dni Młodzieży. Wielkie to również dla nas wyzwanie, dla mnie jako dla kobiety, która szefuje zespołowi rządowemu, takiemu zespołowi, który będzie starał się pomagać we wszystkim Kościołowi, w organizacji. Zresztą Kościół jest w ogóle świetnie zorganizowany w tych kwestiach, ale rzecz jasna sprawy dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące tego, aby ci młodzi ludzie dobrze tutaj u nas w kraju te dni spędzali, wypełnili, żeby byli bezpieczni, żeby mogli się w sposób taki zupełnie swobodny i zakłócony przeżywać te dni skupienia i spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wreszcie to też Częstochowa, następny punkt, który też jest w obszarze, przede wszystkim też w obszarze naszej wspólnej troski w tych dniach. A więc dzisiaj spotkanie z państwem i rozmowa o tym, jak my kobiety możemy rzeczywiście wpływać na rzeczywistość? Co możemy zrobić? Jakie są nasze zadania? Bo to, że te zadania mamy, to jest oczywiste. To, że naszą, i tak to postrzegam, najważniejszą powinnością jest dbałość o dom i rodzinę. Jest to dla mnie na pewno trudne i gdyby nie to, że w życiu, i tak jest to życie poukładane, nasze chrześcijańskie, że dobieramy się i że nasi współmałżonkowie, tak jak mówi Ewangelia i tak jak nam to nakazuje, że się wzajemnie wspieramy i uzupełniamy, że jesteśmy też komplementarni. Gdyby nie oni, to myślę, że żadna kobieta nie byłaby w stanie się realizować w polityce. To, do kogo mam największy szacunek, to jest moja rodzina, ale jest też mój mąż. Gdyby nie on, to nie stałabym tutaj przed państwem w żadnej mierze. I okazuje się, że panowie potrafią naprawdę wspaniale realizować się w rodzinie, jeśli tylko jest to zrozumienie, jeśli jest ta postawa, jeśli jest dobre wychowanie też z domu, bo jeśli matka dobrze wychowa syna, to zawsze ten syn będzie bardzo dobrze traktował swoją żonę.
Także wielki ukłon, podobno dzisiaj jest dzień teściowej. Nie lubię słowa teściowa, ale zawsze mówię mama mojego męża i rzeczywiście są to osoby, które zawsze trzeba bardzo, bardzo szanować. I w wielu wywiadach powtarzałam też obok tych słów, które tutaj był uprzejmy przytoczyć pan prezes, że warto zawsze stać na gruncie tych naszych wartości, że dzisiaj ten świat jest taki, że tak naprawdę wielu ludzi mówi do mnie, że wstydzą się swojej własnej wiary. Jak to jest? Że gdzieś, jeżeli jesteśmy w jakimś świecie, gdzie te wartości nie mają jakiegoś większego znaczenia, jesteśmy w towarzystwie, dla których wiara, wartości też nie ma większego znaczenia, to my też tak gdzieś próbujemy się przystosować. Relatywizować tą wiarę bardzo często. Dyskutować, spierać się, ale gdzieś wewnętrznie, jeżeli wiemy, że tak zostaliśmy wychowani, że jesteśmy Polakami, że nasza tradycja chrześcijaństwa, zresztą 1050-lecie w tym roku, ta rocznica nas zobowiązuje, to jest ten czas, kiedy my gdziekolwiek jesteśmy, bo każdy odcinek, wszyscy służymy Polsce, wszyscy służymy drugiemu człowiekowi, nie ma znaczenia, jakie sprawujemy urzędy, funkcje, jakie zawody wypełniamy, wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Tak ten świat powinniśmy postrzegać i wzajemnie się ze względu na nasze funkcje szanować. Ale jeżeli gdzieś możemy tą naszą wiarę zaświadczać, to powinniśmy to robić i się tego nie bać. Wielu ludzi, szczególnie z tej prawej strony sceny politycznej, mówi do mnie, pani Beat, po co pani do tego lisa chodzi? No przecież tego się nie da oglądać. To jest po prostu coś, co już naprawdę musimy prawie wyrzucać telewizor z pokoju. Oczywiście, że długo się nad tym zastanawiałam, ale trzeba też wiedzieć jedno, że jeżeli cokolwiek, jakikolwiek program ma jakąkolwiek widownię, niezależnie czy ona jest większa, czy ona jest mniejsza, czy ona jest bardzo duża, niestety ta była bardzo duża, a może stety, to dlaczego wtedy nie komunikować i nie komunikować się z tą widownią i nie zaświadczać swojej wiary? To nie jest wcale takie łatwe, ale trzeba to czynić. I jakie odebrałam też maile, inne. Pani, bardzo dziękuję Pani, że Pani mówi, że jest Pani osobą wierzącą. Dzisiaj tak trudno jest powiedzieć, że ja jestem tak publicznie, tak normalnie, tak wyjść i powiedzieć, jestem tak, wierzę, jestem osobą wierzącą. Bardzo dużo tego typu komunikatów i maili. To mnie utrzymywało w przekonaniu, że powinniśmy przestać dawać się zapędzać do tak zwanego narożnika. Bo nam się wydaje, że tych, którzy nam narzucają swoje normy, niezgodne z 10 przykazaniami bardzo często, to nam się wydaje, mamy takie przeświadczenie, że ich jest daleko więcej, że nas jest tak mało, dlatego że mają media. I dlatego wciąż przez ten kanał telewizyjny są obecni w naszym domu. I nam się wydaje, że oni nas przytłaczają. I my na to pozwolić nie możemy. Szczególnie my kobiety, wychowując dzieci, bo to jest chyba największy wkład w powodzenie naszego kraju, w to, żeby nasz naród przetrwał. To jest wychowanie naszych dzieci. Oczywiście można mówić po 100 razy, to pewnie nie ma większego znaczenia. Najważniejszy jest przykład. Zwykłe życie codzienne. Nas kobiet. I kiedy one widzą, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób się do siebie odnosimy, po prostu to powielają, nie zastanawiając się nad tym, jak to jest. I ta rola kobiet jest naprawdę nieoceniona. I uważam, że wiele też naszych działań, które zostały skierowane w ostatnim czasie, mają i muszą mieć szczególną rolę dla rodziny, ale i też dla rodziców, dla małżonków, dla tych wszystkich, którzy tą rodzinę stanowią. Taką właśnie małą wspólnotę. Musimy tą wspólnotę odbudowywać. Ale nie odbudujemy jej na tym bardzo wysokim poziomie, jeżeli nie odbudujemy jej w rodzinie. To jest nasze w tej chwili podstawowe zadanie. Kiedy przeciwnicy zarzucają nam, że a, nie dbamy o budżet, a, że rozdajemy pieniądze i w ogóle co to będzie, jakaś katastrofa straszna w tym stanie.
to ja jako matka mam taką odpowiedź. Kiedy miałam 23 lata, urodziła nam się córka. Męża zabrano mi do wojska. Brutalnie. Nieważne, czy mieliśmy z czego żyć, czy byłoby za co utrzymać dziecko. Założyliśmy rodzinę tak jak wszyscy inni, bo bardzo chcieliśmy tak. Nie musieliśmy. Taka była nasza decyzja. Byliśmy młodzi. Ja byłam na studiach. Kiedy urodziło się dziecko, wtedy rzeczywiście to, co poczułam, to, że największą wartością jest rodzina. Że to, co potrafią zrobić jedni rodzice, drudzy rodzice, to jest coś, co pozwoliło na to, że nasza rodzina już dalej tylko miała się lepiej. I jakże wtedy potrzebna byłaby rola mojego państwa, mojego kraju. Może gdybym wtedy miała becikowe, może wtedy, gdybym miała to 500 zł na własne dziecko. Może czułabym się zupełnie inaczej. To jest bardzo ważne i dobrze o tym wiemy, że to nie jest rozdawnictwo pieniędzy, to jest inwestycja w rodzinę. Bo w tym momencie tak naprawdę tych środków jest trzeba bardzo dużo. I nie musimy sobie o tym tutaj w tym gronie mówić, ale ten ukłon państwa w kierunku rodziny, w kierunku kobiety już dawno był potrzebny. Mówiłam przez wiele lat, że ile razy, ile jeszcze lat będziemy słyszeć, że my wszyscy musimy rozumieć, że są czasy transformacji. A dlaczego kilka osób, do kilkunastu może w tym kraju nie musiało tego rozumieć i świetnie się na tym państwie urządziło. I dzisiaj wielu z ich potomków mówi, że to, co robimy dla rodziny, to jest rozdawnictwo i że ten budżet tego nie wytrzyma. Gwarantuję, że ten budżet wytrzyma jeszcze więcej. Że planujemy iść absolutnie drogą, która będzie wzmacniała to, co odbuduje siłę naszego polskiego państwa, nasz naród. I te wszystkie elementy, które będę też bardzo mocno wspierać jako kobieta. Pamiętam, tu w Częstochowie rozmawialiśmy na ten temat jeszcze rok, półtora roku temu. Że są różne pomysły, że będziemy je wdrażać, że upór, determinacja i absolutny fenomen, jeśli idzie o panią premier Beatę Szydło w tej materii. Zresztą w ogóle chyba jako kobiety zorganizowałyśmy się całkiem nieźle. I jesteśmy chyba całkiem skuteczne. Oczywiście przy wsparciu wielkim naszych panów. I dalsze kroki, które będziemy prezentować, bardzo dokładnie oczywiście liczyć, bo przecież jesteśmy odpowiedzialni. Przecież wiele innych obszarów musi w sposób niezakłócony funkcjonować. To po prostu będziemy to czynić, czy to się komuś podoba, czy nie. Również na rozmowach w Watykanie z najważniejszymi zaraz po Ojcu Świętym osobami zaznaczyliśmy jedno. Przyszedł w Polsce rząd, który będzie opierał swoje działania na 10 przykazaniach katolickiej nauce społecznej i na dbałości o rodzinę. I taki przekaz formułowaliśmy. I dopóki będziemy, tak będzie. Kobietom w polityce nie jest łatwo funkcjonować. Polityka jest bardzo brutalnym zajęciem. Trzeba mieć niebywałą odporność. Choć wiele kobiet zawsze zachęcałam do tego. Też jest jedna prawda, że biologii się nie oszuka. Wtedy, kiedy te dzieci są małe i potrzebują najbardziej matki, wtedy nie ma szans na dobre funkcjonowanie w polityce. I trzeba sobie z tego zdać jasną sprawę. Nawet głęboką nieuczciwością byłoby powiedzieć, że wtedy w tym czasie też można było zastąpić coś żłobek, przedszkole, nie, niczego, nic i nie zastąpi matki. Ale dzisiaj patrząc na to funkcjonowanie, może mnie było łatwiej, bo mnie życie zawodowe, bo życie rodzinne i to, jakie życie mi zapewnili moi rodzice, to dziękować Panu Bogu, bo potem jak wyszłam w życie zawodowe, jeszcze jako kurator zawodowy, to mi się wydawało, że to jest niemożliwe, że ludzie sobie sami gotują taki los, że jest tak ciężko w wielu godzinach, że jest taki poziom niezrozumienia, że jest tak dużo problemów. Trudno mi było to na początku zrozumieć, ale bardzo szybko widziałam, że jeżeli nie wejdzie ktoś silny, zdecydowany,
ktoś, kto poda jakąś pomocną dłoń, ktoś, kto być może przerwie rzeczy brutalne. Może to jest ten odcinek, na którym mnie Pan Bóg postawił, może warto tu się hartować. I dobrze, te 15 lat przed funkcjonowaniem w dużej polityce niesamowicie mnie zahartowało i nauczyło życia, że ono jest bardzo różne i nie jest czarno-białe czasami. I te sytuacje spowodowały, że szczególnie wtedy, kiedy przyszło mi pracować z tymi, którzy najbardziej pobłądzili, z tymi, którzy popełnili bardzo wiele, bardzo okrutnych przestępstw z kryminalistami, do których domu trzeba było pójść czasami tak, jak się stało, bez żadnej asysty, bez żadnej ochrony. Tutaj Pan Prezes zapytał, jak to BOR nie ma. Panie Prezesie, ja musiałam chodzić bez BOR-u czasami do takiego, co zamordował własną babcię z zimną krwią, ale wyszedł po 15 latach. I trzeba było rozmawiać i trzeba było się zająć. Ale też wtedy musiałam uodpornić się na to życie i zrozumieć, że ono nie jest miłe i sympatyczne. Kiedy przyszłam do tej dużej polityki, to znowu taki niuans, znowu pytanie. Nie no, jak pani może wytrzymać z tym czy z tamtym, dyskutując? Już nie będę mówić, państwo znacie te nazwiska, żebyśmy tu nie promowali. A ja mówię, życie. 15 lat nauczyło mnie tego, że nie wiem, buduję jakąś taką sobie ścianę. Jak nie ja, to on. Nie, nie mogę się dać. Musimy dyskutować, musimy te poglądy pokazywać, musimy się spierać, ale jasno stać na gruncie tych wartości, które nam przyświecają i one nigdy nas nie zawiodą na złą drogę. Nauczyło mnie jako kobietę życie jeszcze jednego. To taka refleksja też jadąc po drodze. I właściwie ona się wiąże z tym też, co Pan Prezes tutaj we wstępnym słowie powiedział. Warto, jeżeli czasami słyszymy o sobie, czy my artykułujemy w stosunku do drugiej osoby, po prostu dobre słowo. Ja dzisiaj usłyszałam dobre słowo od Pana Prezesa. Rzadko te słowa słyszę, ale ja na nie czekam. Ale w życiu budować nasze relacje jako kobiet w stosunku do innych osób, bo my jesteśmy z reguły w ogóle gadatliwe, dużo mówimy, podobno więcej niż panowie, ale formułowanie tego dobrego słowa w stosunku do drugiego człowieka, to mnie też nauczyło poprzednie życie zawodowe. Kiedy nam się wydawało, że w tym odbiorze te osoby są już takie, że z nimi się nic nie da zrobić, że to już jest duża strata. To już trzeba minimalizować to zło. Ale okazywało się, że kiedy znaleźliśmy taki klucz, czy znalazłam taki klucz dobrego słowa o drugim człowieku, to usłyszałam kiedyś taki komunikat. Wie pani co? Nikt do mnie jeszcze w życiu nie powiedział dobrego słowa. Nawet moja matka. Może dlatego taki jestem. I to jest też nasza rola. Wielka nasza rola, gdziekolwiek jesteśmy. Naszą rolą w Sejmie, moją, pani poseł, pana posła, jest to, żeby w tym najbardziej właściwym momencie przycisnąć ten zielony guzik na tak dla Pana Boga, na tak dla rodziny, na tak dla wszelkiego dobra dla drugiego człowieka i na tak za wszystkimi rozwiązaniami, które będą służyć, które nie będą przede wszystkim krzywdzić, a które będą pomagać. To jest nasza rola, z tego macie prawo nas rozliczać. Ale to się nie wywodzi znikąd. Tą najważniejszą podwaliną, dlaczego tacy jesteśmy, jest właśnie nasza rodzina. Ale też to są pewne miejsca w naszym kraju, bo czasami jeździmy po całym świecie i nie wiemy, jak wiele miejsc mamy takie, które gdzieś może po jakimś czasie dopiero nam się wydaje, że jesteśmy, przeżywamy, ale potem nam się wydaje, że chyba od tego momentu czujemy się jacyś silniejsi, od tego momentu coś się w naszym życiu zmieniło i warto w takich miejscach być. Czasami jest bardzo ciężko. Ja mam ten komfort, że mam do Częstochowy niedaleko, około 120 km. Dzisiaj w dobie samochodu to można i nawet na Apel Jasnogórski wieczorem przyjechać, jak jest taka wielka wewnętrzna potrzeba, choć on jest transmitowany, to wielkie podziękowanie, wielkie ukłon. W stronę też telewizji Trwam, że w wielu miejscach, w domach, szczególnie wśród tych osób, które nie mogą się poruszać, jest ta możliwość takiej, powiedzmy, nie tylko duchowej, ale jakby tej namacalnej obecności tutaj w tej świętej kaplicy przed tym pięknym obrazem. Ale kiedyś podsumowując, przygotowując się, zresztą już pisząc swoją
książkę, którą zamierzam wydać na koniec już swojej kariery, bo kiedyś ten koniec przyjdzie, trzeba tutaj stanąć w prawdzie. To jest taki moment, który też tej pozycji zabrę. Kiedy funkcjonowałam jeszcze w tej dużo mniejszej polityce, w tym obszarze takim bardzo samorządowym, chyba mi było wtedy jeszcze trudniej niż teraz. Kiedy ja i moje bardzo wąskie grono, które chciało coś zmienić, stan, który zostaliśmy od x lat, który się nie zmieniał, niby już był 89 rok, ale u nas jeszcze w zasadzie nic się nie zmieniło. I wtedy, kiedy był bardzo duży atak, również medialny, kiedy to bardzo bolało, do czego się nigdy nie przyznawałam, ale był taki moment już kulminacyjny. I w tym momencie przyjechaliśmy z dziećmi do Warszawy, z taką grupą dzieci, świetną siostrę mieliśmy, Urszulankę, mamy takie zgromadzenie, przewodniczki duchowe naszych dzieci uczyły katechezy. Jedna z sióstr prowadziła taką działalność, gdzie dzieci z domów, gdzie gorzej się działo, próbowała mieszać z dziećmi w ramach takich zajęć, gdzie było dużo lepiej, tak żeby można było tą integrację wprowadzać i postanowiła zrobić wycieczkę dzieciom do Warszawy. Dla wielu z tych dzieci to był pewnie pierwszy, ostatni raz pobyt w tej Warszawie. Ale kiedy każdego dnia zastanawiałyśmy się nad tym, co robić następnego dnia z dziećmi, co tym dzieciom pokazać, który fragment Warszawy, o jakiej historii opowiedzieć, i tak już myślałyśmy, że wszystko obejrzałyśmy w tej Warszawie i nagle przez tą kuchnię jedna z takich najstarszych sióstr mówi: a u Popiełuszki to wy byłyście? Oj, obie zrobiłyśmy się czerwone. Faktycznie, no przecież my jeszcze na Żoliborz musimy pojechać. Przed nami Żoliborz. Więc pojechałyśmy na drugi dzień z tymi dziećmi, cała autokar dzieci do tego Żoliborza, na ten Żoliborz, do kościoła świętego Stanisława Kostki i grób księdza Jerzego Popiełuszki. Dzieci, jak się dowiedziały o tej historii, zresztą akurat była też wystawa, dzieci w wieku 10, 11, wszystkie już po pierwszej komunii świętej, 12 lat, obeszły, przeczytały wszystkie motta z wypowiedzi, homilii błogosławionego dzisiaj już księdza Jerzego Popiełuszki. Pytały nas, jak to jest, proszę pani, jak to jest, proszę siostry, jak to można zabić księdza, to jest niemożliwe. W głowach tych małych im się nie mieściło. Ale kiedy poszły jeszcze do kościoła oglądać tą wystawę, był taki moment, kiedy byłam sama przed tym grobem. I powiedziałam: ciebie zabili, cię nie pokonali. Ale ja mam dzieci i ja już dłużej nie dam rady. I to był taki moment w moim życiu, kiedy po tej modlitwie, bo była taka modlitwa, pamiętacie państwo, na klęczniku, to była modlitwa też o beatyfikację, odeszłam. I to był ten moment, kiedy ja podjęłam decyzję, że odchodzę, że nie dam rady, bo właśnie mam dzieci, mam rodzinę, że dłużej tego zła już nie będę w stanie znieść. I muszę wam, kochani, powiedzieć, że w życiu chrześcijanina nie ma przypadków. W życiu chrześcijanina są znaki, proszę w to wierzyć, nawet jak będzie bardzo ciężko. I mówię to do wszystkich kobiet, które może być czasami bardzo ciężko, które mogą myśleć, że dalej już tego nie uniosę, nie dam rady. Pamiętaj, zawsze dasz radę. Tylko musisz wierzyć. Bo w 2005 roku, kiedy wydawałoby się, że z małego miasteczka, tu z panią poseł rozmawiam, pani poseł mówi, że jest jeszcze z mniejszej miejscowości, z szóstego miejsca weszłam do parlamentu, zupełnie idąc bez nadziei, bo ja chciałam wystartować w wyborach już później samorządowych, ale poproszono mnie o wsparcie listy Prawa i Sprawiedliwości. Niech pani wesprze z tego szóstego miejsca. Ma pani tam swoje lokalne poparcie, to nam pomoże. Takie komunikaty słyszałam od kolegów. Mówię: dobra, słuchajcie, to tam nie dajcie nam te miejsce, chcecie, ja wam pomogę. Ileś tam tych głosów będzie, może 1000, może 2, zawsze to jest wartość dodana.
Tylko pamiętajcie, ja myślę o tym, żeby iść po kolei, ja chcę następnego roku w październiku w wyborach wystartować. I proszę sobie wyobrazić, że ślubowanie poselskie w 2005 roku było 19 października. I wtedy zrozumiałam, że nasza wiara jest naszą ostoją. Że tak się dzieje w naszym życiu, że zawsze wtedy, kiedy zaufamy, mocno będziemy kroczyć tą drogą. Że zło nas będzie atakować w sposób czasami niesamowity. Ale ono nigdy nie wygra. Choćby było i jawiło się jako najsilniejsza siła, z którą mieliśmy do czynienia. Musimy pamiętać, że to zło nigdy nie wygra. I ta walka dobra ze złem trwa. Przez 8 lat w sytuacji, kiedy też w tej polityce myśleliśmy, oj, będzie ciężko. Mają wszystko. Większość. Prezydent, media. I co? I właściwie na dobrą sprawę to już jest pył. Bo działanie było oparte na kulcie pieniądza, a nie na wartościach i na zwracaniu się w kierunku drugiego człowieka. Bo zawsze komunikat, jak mowa była o budżecie, to no finanse się zapadną. Nowa rachunek ekonomiczny jest najważniejszy. A po cóż ten rachunek ekonomiczny? Po cóż te zabiegi? Jak nie będzie ludzi? Jak nie będzie Polaków? I myślę, że nasza rola, wracając i kończąc, nas kobiet, przepraszam za to bardzo osobiste świadectwo, ale uważam, że świadectwa też trzeba dawać. Trzeba dawać, bo one są najprostsze. My, mówiąc o nich, jakby dajemy przykład, że tą drogę, którą sobie obieramy, powinniśmy nią kroczyć. Słuchać też mądrych uwag, bo ja lubię słuchać mądrych ludzi. I jeśli krytyka jest życzliwa, jeśli krytyka jest bardzo konstruktywna, zawsze mówię, jak krytykujesz, krytykuj konstruktywnie. To powiedz, co mam zrobić, żeby było lepiej. Zawsze taką osobę uszanuję. Bo człowiek też błądzi. To jest oczywiste. Tylko do błędów też trzeba umieć się przyznać. I wracając do dzisiejszego naszego dnia i tej myśli przewodniej, Matka Boża to kobieta. Jej nieoceniona mądrość powinna być właściwie dla nas jednoznacznym tylko wskazem. Nie ma innych recept. I warto tutaj przyjechać, warto tu przyjść. Wszelkie zaproszenia czasami człowiek tak naprawdę też przyjmuje z radością, bo to jest to miejsce, gdzie jeszcze obok mogę tam pójść i mogę po prostu najzwyczajniej w świecie, tak jak potrafię, porozmawiać. I to są te miejsca, które wzmacniamy. I warto wszystkim, którzy przyjeżdżają, czasami z innych krajów do nas, słuchaj, pojedź, zobacz. My kobiety mamy potężną rolę. Wszystkie, jak tutaj siedzimy na ekranie. Potężną rolę i bardzo proszę wszystkie panie, gdziekolwiek jesteście, zaświadczajcie o swojej wierze. W sposób spokojny, z uśmiechem. Z dobrym słowem do drugiego człowieka, bo dzisiaj nam brakuje, jeszcze raz powtarzam tego dobrego słowa. Agresja, atak, to nie jest lekarstwo na nasz dobrobyt narodowy, na nasz rozwój. Wczoraj zaatakowano w sposób brutalny panią Annę Marię Andres. Powiem szczerze, kiedy przyszło mi tą kobietę poznać, jest u nas sekretarzem stanu, odpowiedzialna za dialog międzynarodowy. Pani premier zmieniła zarządzenie, żeby ten dialog był szeroki, a nie tylko taki, jaki określono panu Bartoszewskiemu i jej poprzednikowi. Kiedy ma tak otwarte serce, ale i dla Polski też, dla innych narodów, okazuje się, że dzisiaj przyjeżdżając do Polski doświadczyła tak potężnej brutalności, że też trzeba się na ten temat w sposób jednoznaczny wypowiedzieć. My nigdy nie powinniśmy w takich akcjach uczestniczyć. I myślę, że
To, czego doświadczyła i tej brutalności, to jest to, o czym Państwu powiedziałam na początku. Że polityka jest skrajnie brutalna. I że my, kobiety, bardzo często tego doświadczamy. Tylko to, co nas chyba cechuje, to się po prostu nie skarżymy. Nie skarżmy się, tylko róbmy swoje. Każda na swoim odcinku. Dziękuję bardzo. Bo czasami jesteśmy dla innych ludzi jedyną Ewangelią, którą ktoś czyta. W jednej pracy kiedyś właśnie taki pan Andrzej, który ze względu na to, że był katolikiem, był bardzo poniżany, dawał mu bardzo dużo roboty. Zostawał po godzinach, zaniedbywał godzinę, ale jego przyjaciele widzieli ten jego katolicyzm. Jeden z jego przyjaciół, jak miał wypadek samochodu, był osobą niewierzącą. Kiedy wyleciał przez szybę samochodu i umierał, kiedy go reanimowano, akurat ten człowiek tamtędy przejeżdżał i podbiegł do tego wydarzenia i ci, którzy go reanimowali, proszę Pana, my nie wiemy, ostatnie słowa, które tylko wypowiadał, to były takie: Boże Andrzeja, jeżeli istniejesz, to mnie przyjmij. Myślę, że to jest to, o czym mówimy. Chcemy mieć polityków z klasą, którzy nie będą bać się Ewangelii. Postać następna. Wybrałem najlepsze zdjęcie księży w łazie, jakie było możliwe. Oczywiście chciałem powiedzieć, że wybór redaktora niedzieli, przepraszam, to nie jest wybór mis piękności, żebyśmy wszyscy mieli świadomość. Natomiast piękno wewnętrzne, którym ksiądz Infuła zawsze nam służy, jest bardzo dla nas ważne. Chciałem powiedzieć o dwóch miłościach księdza Infuła publicznie. Pierwsza to jest Matka Boża. Moje wydarzenie osobiste, uczestnicząc w apelu. Wiara, która łączy pokolenia. Moi drodzy, kiedy wracaliśmy z księdzem Infuatem z jednego z wielu apeli, który prowadził, młody chłopiec, 19 lat, przychodzi i mówi: to ksiądz miał ten apel, a ja już mówię: o, chyba coś będzie. No tak, proszę księdza, wyciągnął rękę, jak księdzu gratuluję. Nigdy w życiu takiego apelu nie słuchamy. Więc te dwie miłości księdza Infuata, jedna to jest Kościół zanurzony w tajemnicy Maryi, a druga to jest ojczyzna. O obydwie rzeczywistości walczę. Jest wielkim przyjacielem akcji katolickiej. I powiem tak publicznie, że kiedyś ksiądz Infuat do mnie wypowiedział takie słowa: proszę Pana, ja Panu zawsze pomogę. I to jest święta prawda, że jest to człowiek, którego w 100% mogę liczyć na 110%. I za to bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam księdza Infuata na rynku. Minister, wprowadziła pewną formułę, która pewnie jest dobra tutaj, bo formuła nie tyle wykładowa, co zwierzenia. Oczywiście przygotowany wątek, ale może pójdę po linii właśnie tych zwierzeń, czy raczej wypowiedzi bardzo osobistych, ale właśnie. Zacząłbym od matki Grabków, starożytnej kobiety, która kapitana o skarby wskazała na swoich synów, powiedziała: to są moje skarby. I gdy rozmawiam ze swoimi wychowankami, których mam dużo,
Polsce widzę, że zawsze chciało się swoimi dziećmi. To są moje skarby. I gdy dzisiaj pytamy o Polskę, to też trzeba powiedzieć, że dzieci to są polskie skarby. Właśnie szukamy ciągle skarbów. Maria Matka Nasza Jasnogórska, Królowa Polski, to też miała skarb, a tym skarbem był Jezus Chrystus, jej Syn ukochany. I właśnie my tym wszystkim jakoś żyjemy. Wspomniała Pani Minister Ciemzajeszego grup. Muszę powiedzieć, że znaliśmy się z księdzem Jerzym, który jest bardzo młodym księdzem. Pracował w Świętej Anny w Warszawie. Byliśmy rozpracowani akademickimi, nawet go zaprosiłem do Częstochowy z rekolekcjami. Zgodził się przyjechać, ale potem ksiądz Tadeusz Uszyński, zresztą mój przyjaciel, był rektorem i powiedział, że nie mamy księdza i nie zwolni księdza Jerzego. Ale ciągle byliśmy blisko, nawet przed drugą, przed grupą papieską. Ksiądz Jerzy przyjechał do redakcji niedzieli do mnie, bo chciał szukać biletu na spotkanie z papieżem. I rozmawiam tylko z panią Lidią, bo ja miałem zebranie. Zostały jej zdjęcia. Zresztą przyjechał także w asyście matki Przemyka. I opowiadał, jak za nim właśnie jechała Ubecka i podsłuchiwali, jak co oni, ubowcy o nim mówili, jak go obserwowali. Ksiądz Jerzy także miał w swoim otoczeniu bardzo wiele kobiet, był zresztą już pasterzem służby zdrowia i on się opierał na właśnie na kobietach. Znam taką panią Joannę, która jest maturzystka, z nim współpracowała i właśnie ciągle modli się do niego, zachwycona swoim już pasterzem. I właściwie dzisiaj także, gdy chodzi o naszych wielkich biskupów, ksiądz kardynał Wyszyński, jak wiemy, bardzo szanował kobiety, zresztą także oparł pasterstwo polskie o Instytut Prymasowski, o tak zwane ósemki. Mówiono właśnie, że zawsze jak przychodziła do jego gabinetu kobieta, to ksiądz prymas wstawał, bo szanował każdą kobietę. Tak zresztą jak szanował Matkę Bożą na Jasnej Górze i właśnie przy niej żył i przy niej właściwie umierał. Ksiądz kardynał Wojtyła, którym także zresztą jeszcze powiem o kardynale Wyszyńskim, że krótko przed śmiercią rozmawiałem z nim na Miodowej i ostatnie życzenie księdza prymasa do mnie, pamiętam te słowa, życzę Ci wierności. Staram się pamiętać te słowa. Potem ksiądz kardynał Wojtyła, nasz krakowski metropolita, człowiek, który także oparł swoje życie już pasterskie o takie niewiasty jak pani doktor Kułtawska. Robiłem wiele wywiadów, wynoszą do 20 godzin nagrań na kamery. Zresztą jest z tego zrobiony film. I właśnie doktor Pułtawska niesamowite teksty wypowiedziała, gdy mówiła o sytuacji polskiej rodziny i w ogóle Polaków. To właśnie kobieta niezwykłej wiary, niezwykłej miłości Boga i ojczyzny. I właśnie to była ta przyjaźń, bardzo rodzinna pani Joanny Kułtawskiej z ojcem świętym Janem Pawłem II.
I Jan Paweł II budował na kobiecie, i on budował kobietę. Mam tutaj książkę dla profesora Henryka Misztala, którą wydała Niedziela w kilku latach, Geniusz kobiety. Geniusz kobiety to jest także tytuł użyty przez papieża Jana Pawła II. To on wyłuskał w tej wizji kobiety coś najbardziej cennego, pięknego i nazwał to geniusz. Bo kobieta ma w sobie jakiś geniusz. To jest oczywiście geniusz macierzyństwa. Geniusz, który jest zapewnieniem ciągłości rodzaju ludzkiego. Mamy te antyfeministki, które właściwie zaprzeczają temu największemu darowi kobiecości. Dar kobiecości, dar macierzyństwa, dar rodziny i dar, właściwie największy dar dla ludzkości. Jeżeli by się zaniechało tego daru, to ludzie wymrą. Zresztą jesteśmy w tej chwili świadkami niżu demograficznego, tragedii, mimo że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest największe zagrożenie. I tym nas biją muzułmanie, tym nas zabijają. Jeżeli przybyli do Francji, Francja staje się islamska. Jeżeli przychodzą do Europy, to jest panowanie islamu. W Niemczech 5 milionów Turków. Tutaj pan Milun już niedawno umarł, pierwszy muzyk Bas Bostonu, organizował na 125. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej wielki koncert na Jasnej Górze i zaprosił wszystkie ambasady. Ambasada niemiecka w ogóle nie odpowiedziała. Dlaczego? Bo oni już wtedy się bali Turków. Bo to jest zagrożenie, zagrożenie islamu. On mieści się w wykorzystaniu albo w zaniechaniu daru macierzyństwa. I dlatego Europa przegrywa. Dlatego przegrywamy z islamem nie tylko przez ropę. Przegrywamy przez to, że staliśmy się ludźmi konsumpcji, wygodnictwa, właśnie jakiejś niezwykłej, świeckiej tylko kariery, pozbawionej prawa naturalnego, którym jest właśnie rodzenie. I właśnie dlatego Europa przegrywa. Europa przegrywa przez zaniechanie daru kobiecości, daru rodzenia. Bo kobiecie właśnie w jej geniuszu mieści się i ta wielka ofiarność, i cierpienie, i krzyż. To zresztą, co możemy obserwować u Matki Jezusa. To przecież pierwsze, od tego się zaczęło, oto ja, służebnica pańska. Codziennie odmawiam cały różaniec, czyli cztery części. I to jest właśnie początek dnia, bardzo ważny. I zaczyna się od Aniu Pański Zwiastowa Pani Marii. I potem idziesz po tym różańcu i widzisz ciągle Maryję, która staje się matką, staje się gotowa do służby starej Elżbiecie, która potem rodzi sama syna, potem przeżywa dary, spotkania, także kłopoty, bo zgubił się Jezus, a potem jest cała droga krzyżowa. Ona ciągle idzie, 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 cierpiąca, zbolała, aż pod krzyż.
jakże dobrze czują się matki, które są na pogrzebie swoich synów i są blisko Maryi, bo one są tak bardzo na niej podobne. A potem chwała i wiara, wiara zmartwychwstania, która jest kluczem do wiary, do zdobycia sensu życia. Potem ta wielka chwała Maryi we wniebowzięciu. I potem te tajemnice, które ustanowił Jan Paweł II, Jezus, którego Bóg odnajmia, że jest umiłowanym synem w Jordanii, gdy Jan Chrzci. I Kana Galilejska, znów Maria, która jest promotorem jego działalności publicznej. Potem to przepowiadanie, niesamowita rzecz, zawarta także w Różańcu i ta obecność Marii w tym przepowiadaniu Jezusa. Wreszcie ta wspaniała postać Jezusa przemienionego i wreszcie Eucharystia, która przecież wiąże nas wszystkich. To jest ta tajemnica miłości, tajemnica stołu i także tajemnica przecież Maryi. Wszystko razem mieści się w Różańcu i tam jest obecna Maryja. I to jest właściwie to nasze życie chrześcijańskie, które możemy poprzeglądać w Różańcu. Musimy właśnie widzieć, że właśnie życie Maryi jest lustrem dla każdej kobiety i ona może być najwspanialszym wzorem dla każdej chrześcijanki. Nie jest to wyraz jakiegoś wstecznictwa, bo kobieta, która jest matką, ona jest kimś najwspanialszym, kimś, kto zapewnia ciągłość narodom, rodzinom. Oczywiście było tu powiedziane przez panią poseł o minister, o tym, jak kobieta może i powinna niekiedy spełnić się w polityce, w działalności publicznej, w działalności zawodowej. Mieliśmy takie wspaniałe kobiety w tej książce, co profesor Mistrz pokazuje przez całe dzieje Kościoła obecność różnych wspaniałych kobiet, świętych. Pokazuje między innymi już przecież dla naszych czasów świętą Beretę Mola, lekarkę, która właśnie wyszła za mną, była bardzo położną dziewczyną, ale dar macierzyństwa stał się dla niej czym najbardziej wiodącym i powiedziała, że była zagrożona przy czwartym dziecku, powiedziała, jeżeli byłby problem, to ratujcie dziecko, nie mnie. I tak się też stało. I bardzo szybko Jan Paweł II wyniósł ją na ołtarz. Wspaniała kobieta. I pani minister jakby trochę mi pomogła, bo wspomniała o siostrze Urszulanki Szare, które tam pracują dalej. Ale założycielką była święta Urszula Reduchowska. O niej właśnie przygotowałem dość duży tekst, który jest napisany, bo jestem bardzo pod wrokiem tej świętej założycielki sióstr Urszulanek Szarych, która zaczynała właściwie w Krakowie, potem urodziła się zresztą w Austrii, w rodzinie katolickiej i potem znalazła się w Petersburgu jako Urszulanka Unii Rzymskiej, ale za pewne okoliczności, że nie mogła właściwie kontynuować tej swojej misji urszulańskiej i wtedy założyła Urszulanki Szare, siostry Jezusa Konającego. I właśnie ta kobieta, która zna kilkanaście języków, była niezwykłą patriotką jednocześnie.
to ona poznała wielkich patriotów polskich, pracowała w Komitecie Weweńskim i wszędzie na całej Skandynawii wygłaszała referaty o Polsce. I właśnie była wspaniałą katechetką i nauczycielką. Założyła szkoły katolickie. Między innymi niedawno byłem w Czarnym Borze na Litwie, po wielu Wilnach, gdzie jest szkoła polska. Wspaniała szkoła, ma ponad 200 uczniów Polaków. Znakomicie urządzona. Znam pana Jasiulewicza, dyrektora tej szkoły. I rzeczywiście tam jest wspaniały kult tej świętej i polskość tam jest wspaniale jakoś gloryfikowana. Myślę, że także właśnie w ostatnich dniach był tam konsekrowany kościół w tej Czarnym Borze i tam tytuł kościoła to święty Michał Sopoćko, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, bo on się ukrywał tam w Czarnym Borze u szklanych szat. Ale on pozostaje patronką, zresztą gdy byliśmy na tych jej uroczystościach, 150-leciach jej urodzin, to napisałem tekst, artykuł pod tytułem Wesele Świętej Urszuli na życie. Bo to było coś pięknego. I właśnie zaproponowałem biskupatowi, arcybiskupowi Gądeckiemu, żeby święta Urszula Lwowska była patronką najpierw katechetów polskich, ale potem moi recenzenci artykułu powiedzieli, że księdza i siostry też, ona może mogłaby być patronką polskich nauczycieli. Rzeczywiście jej teksty są bardzo ciekawe, bardzo ojczyźniane, jak bardzo kocha Polskę, jak bardzo wiele rzeczy robiła dla polskich dziewcząt, wychowywała te dziewczęta, stworzyła kursjatę eucharystyczną dla dzieci. I to było wielkie, wielkie, wspaniałe zadanie, które było dokonane przez świętą Urszulę Lwowską. Znam zresztą człowieka, może się tam pewnie 3 lat, ale on właśnie był uratowany przez nią, gdy był w takiej sytuacji porażony prądem i to zostało uznane jako cud świętej Urszuli Lwowskiej, służący do jej kanonizacji. Ten człowiek, młody człowiek, opowiada mi o tym wszystkim. Znam to z autorstwa. Tak więc chciałem właśnie tu także głośno Państwu powiedzieć, że powinniśmy postarać się, by święta Urszula Lwowska była patroną Polski, patronką polskich nauczycieli. A więc mamy do kogo sięgać. Możemy sięgać do starożytności, choćby z tej matki Grachu, która powiedziała bardzo ważne zdania i one są ważne także dla Polski i Polaków. Dzieci są moim skarbem. Dzieci są skarbem Polski i mogą być różne skarbce, różne konta, pieniądze, ale nikt nie zastąpi dziecka, nikt nie zastąpi przychodzącego na świat człowieka, bo to jest największy skarb dla narodu. I gratuluję także temu tej formacji dzisiejszej, temu rządowi, że właśnie tak bardzo podjął wielką sprawę pomocy polskiej rodzinie. Zresztą nie chodzi tylko o pomoc jakąś taką w postaci zasiłku finansowego. Ona jest pewnym symbolem ustosunkowania się do rodziny, do dziecka, do człowieka. Nie może być tak, że właśnie rodzina biedna, to trzeba jej dziecko zabrać, dać zastępczej rodzinie bardzo duże pieniądze, jak
to było stosowane, a rodzinę pozbawić dziecka, czyli skrzywdzić zarówno rodzinę rodziców, jak i skrzywdzić dziecko. I to była swoista, okrutna sytuacja, której byliśmy świadkami. Muszę zauważyć, proszę Państwa, że tę ustawę wtedy podpisał jeszcze nie będący prezydentem, ale aspirujący pan Komorowski, jako jeszcze pełniący obowiązki po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wtedy on tę ustawę podpisał. Wiem nawet, w jakich okolicznościach się to stało. I wiadomo było już wtedy, że Komisja do spraw Rodziny proponowała, żeby odrzucić tą ustawę. Co myśmy robili w niedzielę taką akcję, ja sam mam jeszcze dokumentację, jak bardzo chcieliśmy, żeby ta ustawa była odrzucona. Niestety pan Komorowski ją podpisał. I to był wyraz tego niezwykłego okrucieństwa, albo po prostu głupoty. Tak więc, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że często także przez to, że mamy Matkę Najświętszą, że możemy do niej pójść, modlić się, no i że ten obraz jest tak bardzo obecny nie tylko w kraju, ale i za granicą. Bywałem w różnych krajach świata i zawsze widziałem w polskich rodzinach i w Ameryce, i w Kanadzie obraz Matki Bożej Częstochowskiej, czy w Urugwaju na przykład, ale także gdy się powiedziało gdzieś tam na dalekiej Sycylii, że Agrigento na przykład jest 200 km z Afryki, Brekanonna, to oni wiedzieli, że chodzi o czarną Madonę Częstochową. Także my musimy się chlubić tym, że jesteśmy w domu Matki, że za Księdzieli także jest w cieniu Jasnej Góry, jak się to po łacinie mówi, Submont Israelicibus, u korzeni jesteśmy. Nawet ta woda pod Jasnej Góry spływa na nasze podwórze redakcyjne. Także jesteśmy w domu Matki, w cieniu Matki i dlatego dobrze, że tu jesteście, tu przychodzicie. Częstochowa powinna się chlubić właśnie Jasną Górą. Niektórzy tego nie rozumieją. Też pamiętam, jak powiadano za czasów stalinowskich, że właśnie gdy przyjeżdżali ludzie z Częstochowy do Katowic, to kpili z nich komuniści chrząscy, wy tam Najświętszej Panienki. I ci nasi się podobno tego także krępowali. A jeszcze na koniec powiem, dlaczego, jak to się stało, że po śmierci Stalina najpierw chcieli zrobić miasto Stalinowrót Częstochowy. To był ksiądz podobno, który powiedział, jak to będziecie modlić do Matki Boskiej Stalinogrodzkiej, to i mamy komuniści od tego odstąpili, tym sposobem Katowice stały się Stalinogrodem. Więc chciałem tak powiedzieć, że Matka Najświętsza także uratowała Częstochowę od imienia Stalina. I to właśnie, tym wspominkiem, nieco żartobliwym, ale prawdziwym, chciałem zakończyć nasze spotkanie i przepraszam, że nie przeczytałem tekstu. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Kłodzowi, moi drodzy. Zawsze to jest szok. Właśnie teraz patrzę na panią profesor Lidię, bo publikowanie zdjęć jest niebezpieczne. Kiedyś tutaj na jednym sympozjum, proszę Państwa, z ust prelegentów słyszałem, Boże, to ja. Więc pani Lidia przetaknęła głową, więc zgadza się.
Piękne zdjęcie uchwycone spontanicznie. Moi drodzy, chciałem powiedzieć teraz tak. Kolejna kobieta. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym faktem Księgi Rodzaju. Biblia mówi o opis stworzenia człowieka. Ten drugi chronologicznie jest wcześniejszy. I proszę sobie wyobrazić tego Adama, który gdzieś tam chodził smutny po raju, no bo te zwierzęta wszystkie były podbierane w pary, prawda? I on jednak był sam odczuwał, mimo że nie miał grzechu pierworodnego, był wolny od jakiegokolwiek przywiązania do zła, w jakimkolwiek aspekcie. Odczuwał brak tej drugiej bliskiej osoby. I Pan go pogrążył w głębokim śnie. Gdzieś tam ta kobieta się przyśniła i jest coś, co jest niesamowitego. Pan stworzył nam takiego, spłatał nam takiego figla, że nie da się tego przetłumaczyć. Kogo ten Pan stworzył? Przepraszam teraz, bo widzę wyraz twarzy niektórych pań. Bo rzeczywiście, w języku hebrajskim zostało tam uchwycone takie słowo, taki wyraz w języku hebrajskim, on brzmi ezer kenegdo, to znaczy potrzebną pomoc. Pomoc naprzeciw niego, dosłowne tłumaczenie etymologicznego słowa. Ale Adamowi ta kobieta się oczywiście bardzo spodobała. Problem polegał na czymś innym. Problem polegał na tym, że ta kobieta myśli zupełnie na czymś Adam, prawda? I bardzo często nic jej nie jest, nawet jeżeli coś jej jest. Prawda? I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj w sposób szczególny chciałem przedstawić właśnie panią poseł Lidię Burzyńską. Mamy okazję znać się i widzieć to doświadczenie, o którym powiem publicznie. Myślę, że pani Lidia mnie za to nie przepędzi z tej redakcji. Kobieta o dużej wrażliwości. Kobieta, która wychodzi naprzeciw potrzebie drugiego człowieka. Niezwykły zmysł edukacyjny, trzeci walor. No i teraz powiem szczerze tak, z punktu widzenia mężczyzny i prezesa Akcji Katolickiej, no jeżeli ta kobieta jest pomocą dla mężczyzny, to powiem szczerze, że my również jako członkowie akcji w pani Lidii mamy tutaj oparcie. I powiem szczerze tak publicznie, bo jest to nagrywane i z tych słów nie mogę się wycofać, że podobnie jak powiedziałem to w Księdze Infoacie, to pani Lidia również zawsze w wszystkich kwestiach, które razem podejmujemy, jest na tak. Jej wartości, który się nie wstydzi, bo posłem jest pierwszą kadencję, zawsze były blisko Chrystusa, blisko Kościoła. I to, co wypada jeszcze powiedzieć. Pani Lidia będzie miała wykład. Myślę, że sercem jest również w domu, gdzie no, ten dom jest również naznaczony cierpieniem osób najbliższych. To jest taka akurat, powiem szczerze, taki paradoks. Kiedy robimy rzeczy dla Pana Boga, nagle zaczynają nam chorować osoby najbliższe. Kobiety powinno się doceniać codziennie, nie tylko w domu, ale także na płaszczyźnie społecznej, politycznej czy zawodowej. To są słowa, które padły na antenie Radia Fiat w wywiadzie poświęconym właśnie temu świętu, jakim jest Dzień Kobiet. Zapraszam panią poseł bardzo serdecznie. Szanowny Panie Prezesie, Szanowny Księży Infoacie, Pani Minister, Pani Pośle, Szanowne Panie, Panowie, Drodzy Goście. Jestem niezwykle zaszczycona, że zaproszono mnie do udziału w tak ważnym sympozjum. Kiedy zostałam zapoznana z tematem, tak naprawdę od razu pomyślałam, no cóż, jestem kobietą, jestem żoną, jestem matką, jestem córką, więc z tym tematem powinnam sobie poradzić. Żyjąc na tym świecie już 52 lata, więc ten mój bagaż doświadczenia jest na tyle duży, że podejmę się tak ważnego w moim życiu jako kobiety, ale i od kilku miesięcy polityka zadania. I kiedy zaczynałam się zastanawiać, co ja dzisiaj Państwu powiem, jakie przygotuję referat, jakie dane statystyczne, jakie przemyślenia zacytuję, cytaty, przyszła mi do głowy
Jedna myśl. Nie. Ty nie możesz przekuć tego wystąpienia w odczyt, w referat, popisywać się znajomością literatury, znajomością tekstów, które przez wielkich ludzi zostały napisane, ale ty tylko będziesz odtwórczynią. Ty musisz dać znak, dać dowód tego, że jesteś kobietą, jesteś żoną, jesteś matką i to swoje życie, poświęcając innym, nie zatraciłaś tego życia chrześcijańskiego. Przysłuchując się pani minister i czcigodnemu księdzu Infułatowi, zrozumiałam jedno, że tak naprawdę, może nie zrozumiałam, ja zostałam utwierdzona w tych moich przemyśleniach, że każdy z nas otrzymuje znaki. Tym znakiem tak naprawdę jest to dzisiejsze moje wystąpienie, ponieważ jako początkujący poseł być w takim miejscu u stóp Matki Boskiej Jasnogórskiej, mówić do Państwa pod skrzydłami obrazu Matki Bożej, to jest znak. Urodziłam się i wychowałam w biednym domu, ale nie głodującym. W pięknym domu, ale nie, który był wypełniony złotem, kosztownościami, ale piękny w tym znaczeniu, że moi rodzice, którzy dzisiaj, tak jak pan prezes wspomniał, są schorowanymi ludźmi, potrzebują pomocy, oni dali mi rzecz najpiękniejszą, której nie da się ubrać w żadne publikacje. Dali mi fundamenty człowieka. Bo będąc 27 lat nauczycielem, nauczycielem misjonarzem, nie nauczycielem wykonującym swój zawód, widziałam jedno i przekazywałam, że cokolwiek jest na tej ziemi bez silnych fundamentów, nie ma racji długiej egzystencji i nie ma racji być siłą. Była mowa tutaj i pani minister, i ksiądz Infułat mówił, że największym skarbem są dzieci. Tak, jestem matką dwójki dorosłych, jeszcze jestem już teściową. Myślę, że mój zięć po powrocie do domu będzie pamiętał o tym święcie, aczkolwiek podoba mi się to, że nie teściowa, tylko mama żony lub męża. Dzieci są największym skarbem, ale te dzieci nawet przy pomocy państwa nie będą wyposażone w ten silny fundament, jeżeli nie będzie podwalin fundamentów w domu rodzinnym. I przypomniały mi się słowa, ponieważ jestem, tak jak powiedziałam, nauczycielem i jestem kobietą, a kobiety mają to do siebie, że dużo więcej mówią, więc aby Państwa nie zanudzić, więc ja pozwolę się wcielić za moment w rygor kartkowy, żeby nie puścić swoich fantazji i swojego oratorstwa, ale muszę powiedzieć jeszcze o jednej takiej rzeczy. Za co jestem wdzięczna, powracam tutaj myślą do moich rodziców, za te silne fundamenty. Kiedy moi teściowie, a mój mąż był jedynym dzieckiem żyjącym, więc na nim i na mnie opieka nad nimi była rzeczą naturalną. Odchodzili do ojca, do pana, do nieba, do domu ojca, przepraszam, no jednak jestem zdenerwowana, ale to tylko ze względu na szacunek do państwa. I tak się to splotło, że w przeciągu 6 lat ciężko porywali obydwoje. Właściwie mogłam zrezygnować z takiej opieki 24-godzinnej, bo pracowałam, bo byłam matką dwójki dzieci, bo mieszkałam nie z nimi i właściwie tak więcej jeszcze mogłabym wymieniać, ale nie. Z
siłą Bożą dam radę. I do czego zmierzam? Kiedy moja teściowa, mama mojego męża zmarła, za 7 miesięcy umiera teść. I kiedy opiekuję się, kiedy robię koło niego wszystkie te rzeczy, które właściwie przypominają opiekę nad małym dzieckiem, mój teść, ponieważ był chory, ale sprawny umysłowo do ostatnich chwil, zaczął płakać. Jako mężczyzna, mężczyźni są silniejsi, twardsi, oni przeżywają to inaczej. Zaczął płakać i mówił do mnie: córko, może ich córką nie byłam. Córko, jak ty męczysz się, dopiero odprowadziłaś moją żonę, opieką 5-letnią należącą, a teraz już opiekujesz się mną. I ja byłam pół sekundy, nie umiałam zareagować, nie wiedziałam, co powiedzieć temu człowiekowi, który umiera, który dał mi największe szczęście, a więc wychował mojego męża. I wtedy przez małe sekundy myśl i mówię: tato, ty i nieżyjąca już mama i moi rodzice wychowaliście mnie i mojego męża tak, aby się wami opiekować, kiedy przyjdzie czas. A wiesz, tato, że ja z Markiem, swoim synem, mamy dwójkę dzieci. I ta pomoc i opieka nad tobą, to nie jest praca. To jest inwestycja. A dzisiaj dopowiem, to jest budowanie fundamentów dla moich dzieci. I to, proszę państwa, tyle. A teraz już przyrzekam, że idę w ramy kartkowe i ani jednego słowa więcej. Jest noc i jest dzień. Jest czerń i biel. Jest lato i jest zima. Jest woda i jest ogień. Ale również jest kobieta i mężczyzna. Bóg stworzył świat z uzupełniających się pierwiastków, nie walczących, niekoniecznie sobie przeciwstawnych, po prostu różnych od siebie. Dlaczego więc tak bardzo boimy się różnić? Dlaczego tak usilnie dążymy do unifikacji? Kiedyś podczas szkolenia, którego tematu już nawet nie pamiętam, zadano mi pozornie łatwe pytanie. Kim jesteś? Szybko, bez zastanowienia odpowiedziałam: kobietą. Nie spodziewałam się, że zaraz padną następne pytania, czyli co to znaczy? Co to znaczy dla ciebie? No właśnie. Co to znaczy być kobietą? Co to znaczy być kobietą we współczesnym świecie? Temat szkolenia już dawno uleciał mi z pamięci, ale to pytanie stanowi ciągłe wyznanie, a odpowiedź podlega nieustannemu redefiniowaniu. Przez wiele lat, jak już wcześniej wspomniałam, pracowałam w szkole. Byłam nauczycielem, potem dyrektorem. Na moich oczach dorastały kolejne roczniki. Patrzyłam, jak zmienia się każde nowe pokolenie. Jak zmieniają się marzenia, priorytety. Obserwowałam zmiany kulturowe, obyczajowe, społeczne, które stawiają przed kobietami coraz to nowsze wyzwania. Zanim odniosę się do współczesności, pozwolę sobie sięgnąć do czasów, które znam jedynie z literatury. Magdalena Samozwaniec, córka Wojciecha Kossaka i znana w dwudziestoleciu międzywojennym humorystka, pytała prowokacyjnie w jednym ze swoich felietonów: czy kobieta jest człowiekiem? Pytanie to miało skłonić wszystkich do zastanowienia się nad sytuacją kobiet w ówczesnym świecie. Sama pisarka nieraz doświadczyła szyka, ponieważ miała pieniądze, dobrze zarabiała, miała własne zdanie, bo można by było tak ciągle. Pewnie tych bo można by znaleźć znacznie więcej. Wolało ją, że kobieta na miano człowieka musi zasłużyć, podczas gdy mężczyzna nim, czyli człowiekiem, po prostu jest. Przez lata stosunek do kobiecej samodzielności, pracy kobiet uległ ewolucji. Dziś nikogo nie dziwi, że kobieta stoi na czele dużej firmy, czy zasiada w poselskiej ławie. Myślę, że to dobrze, że każdy ma możliwość samorealizacji, rozwoju osobowości.
Z drugiej strony rzuca się w oczy pewna niepokojąca tendencja do unifikacji. Zadam pytanie Magdaleny Samozwaniec raz jeszcze, zmieniając je nieco, by oddawało dzisiejszą sytuację społeczną i obyczajową. Czy człowieka można nazwać kobietą bez narażenia się na zarzut seksizmu? Czy naprawdę akceptacja tego, że ludzie nie są istotami apłciowymi, jest oznaką zachowania intelektualnego ciemnobrodu? Czy nie posunęliśmy się za daleko? Czy nie stało się tak, że z jednej skrajności wpadliśmy w drugą? Ksiądz Twardowski, który znany jest każdemu z nas, napisał kiedyś: dziękuję Ci, że sprawiedliwość Twoja jest nierównością. Każdy, jeśli kto chce, może zaoferować innym coś niepowtarzalnego, coś, czego ta druga osoba nie ma. Jeśli wszyscy bylibyśmy tacy sami, to tak najzwyczajniej w świecie nie bylibyśmy sobie nawzajem potrzebni. Chyba nikt nie powinien podważać stwierdzenia, że mężczyźni i kobiety różnią się od siebie. Nie tylko fizycznie, co można zobaczyć gołym okiem, ale również i fizycznie, i psychicznie. Pojawiają się jednak grupy, które tych różnic nie chcą dostrzec, o ich akceptacji nie wspominając. Żądają oni tak modnego słowa na dzień dzisiaj tolerancji. Oczywiście ludzie mają prawo do swoich poglądów, jednak jak słusznie zauważył w eseju o tolerancji Leszek Kołakowski, tolerancja nie polega na entuzjastycznym akceptowaniu wszystkiego, ani na konieczności zgody na coś, co sprzeczne jest z naszymi poglądami. Nie można w imieniu tolerancji postępować autorytarnie. A tak działa wiele grup, które próbują narzucić swój światopogląd wszystkim pozostałym, jak mieczem wmachując hasłami równości, tolerancji czy jeszcze innych. Te same hasła pojawiają się na ustach wielu kobiet, które domagają się równego traktowania płci. Oczywiście postulat jest bardzo słuszny, bo przecież wszyscy ludzie są sobie równi. Jednocześnie bardzo często okazuje się, że hasła te stają się przykrywką do postaw czy zachowań, które dla wielu kobiet są po prostu nieakceptowalne. I nagle okazuje się, że kobieta zostaje przez inne kobiety postawiona w sytuacji wyboru. Albo akceptujesz wszystkie moje hasła, z aborcją, eutanazją czy in vitro na czele, albo nazwiemy cię zaściankową, zacofaną, bezwolną marionetką, w rękach bliżej nieokreślonych sił. Nagle okazuje się, że wedle niektórych nie można być silną, niezależną kobietą i wyznawać wartości chrześcijańskie. To jest jakiś niekul, mówiąc potocznie, mówiąc mową młodzieży. Czy muszę ja, jako kobieta, zgadzać się na takie postawienie sprawy? Czy ja muszę akceptować poglądy innych, ale moje poglądy nie są już godne szacunku? Na to ja, jako kobieta, nie mogę się zgodzić. Żądam, aczkolwiek jest to słowo bardzo mocne, by i moje poglądy, poglądy kobiety, która chce żyć zgodnie z nauką Kościoła, były akceptowane. Nie jest łatwo być kobietą we współczesnym świecie. Ludzie niechętnie patrzą na kobietę, która chce być na przykład, czy aż przede wszystkim matką. Nazwana jest dość pogardliwie kurą przez niektórych domową. A zdarzają się i gorsze określenia. Nie jest łatwo być również kobietą, która chce spełnić się jako opiekunka domowego ognistwa. Padają zarzuty czasami, że chce żyć łatwo, wygodnie na kosz innych. Z drugiej strony, jakże często kobieta robiąca karierę usłyszy, że na pewno zaniedbuje swój dom, dzieci, męża. Wielkie oburzenie wzbudziła niedawno w niektórych środowiskach reklama społeczna zachęcająca kobiety do macierzyństwa. Cóż za uprzedmiotowienie istot kobiet, robiąc z nas maszynki do rodzenia. Takie okrzyki właśnie podnosiły w mediach, nazywają się wolnymi. Proszę zauważyć, jaka to ze strony oburzonych
Manipulacja. Proste przypomnienie, że ta kobieta narodzi dziecko, zostało potraktowane jak atak na całą płeć. Z drugiej strony, tych samych środowisk nie oburzają stwierdzenia dotyczące aborcji, twierdząc, krzycząc, moje ciało, moja sprawa, czy inne podobne. Tu nie widzą, nie chcą widzieć zagrożenia. Nie jest łatwo, proszę Państwa, być kobietą w czasach, w których duma z własnej płci i pełna z nią identyfikacja staje się passé. Za to promuje się te zachowania, które zawsze stanowiły margines błędu statystycznego. Powtórzę, nie jest łatwo być kobietą w czasach, w których największą ambicją staje się dorównywanie mężczyznom. Co ciekawe, ta unifikacja nie sięgnęła jeszcze sportu. I tutaj przyszło mi na myśl. Widocznie działacze sportowi dostrzegają tę różnicę. Bo proszę Państwa, jaki byłby paradoks, gdyby na przykład filigranowa Agnieszka Radwańska musiała grać jak równy z równym z Nowakiem Djokoviciem. Współczesne miejsce i rola kobiet na całym świecie klaruje się i wzrasta. Jednakże nowe czasy niosą nowe zagrożenia. Nasza obecność kobiet jest zauważalna w życiu społecznym. Jesteśmy wspaniałymi matkami i pierwszymi nauczycielkami dla naszych dzieci. Jesteśmy obecne w różnych instytucjach i organizacjach. Realizujemy się zawodowo, często dorównując, a nawet prześcigując w wielu dziedzinach mężczyzn. Jednakże rzeczywistość w dalszym ciągu nie jest wolna od przykładów deptania godności kobiet. Pamiętajmy, że chrześcijaństwo jako religia wolności zawsze stawało w obronie biednych i uciśnionych, a zwłaszcza kobiet i dzieci. I tak na koniec. Nie jest łatwo być dzisiaj kobietą, ale muszę Państwu się do czegoś przyznać. Nigdy nie chciałabym nie być kobietą. I powiem więcej. Dziękuję Ci, Panie Boże, że stworzyłeś mnie kobietą. Dziękuję. Proszę Państwa, ja cieszę się, że z ust pań, które zasiadają w Sejmie, aż tak piękne słowa płyną, że panie tak piękne były u swoich mężach. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Moje drogie panie, dla was, przepraszam, że tak mówię, ale zwracam uwagę, że to jest chyba bardzo ważne właśnie tego mężczyznę pochwalić. Jeden z księży zawsze mówił, że jak pochwalisz swojego męża, to zobaczysz, on nawet na tiko, na trójce 130 pójdzie. Coś w tym. Piękne słowa, które tutaj padły. I myślę, że było to dokładnie widać. Bardzo się cieszymy z tego wykładu. Ale teraz przed nami mężczyzna. Mężczyzna odważny, proszę Państwa, który nie lubi dużo mówić o sobie, ale przykład jego życia ukazuje nam, że panie Andrzeju, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, że pan Andrzej ma trzy miłości. No, pan Andrzej kiwnął głową, że mogę, więc wyda. Pierwszą miłością jest Bóg, drugą jest żona, a trzecią jest ojczyzna. To są te trzy wartości. Wybitny teolog francuski Yves Congar opowiadał kiedyś o tym, że Ludwik XVI kazał napisać o swoich trzech miłościach. Bóg, Francja i jego żona. To były trzy wartości. Pani Lidia pięknie powiedziała o tolerancji. Arystoteles twierdził, że tolerancja jest cechą upadającej cywilizacji. A pani, której myśl nam przyświeca, żyjąca, filozof, niezwykła kobieta, fantastyczna kobieta, której ubolewam. Wiele dzieł nie zostało jeszcze przetłumaczone z angielskiego na język polski, ale cóż to znaczy, mamy tutaj kogoś, kto dokładnie włada angielskim, więc to wszystko czeka na podjęcie. Moi drodzy, powiedziała, że degradacja
środowiska jakiejkolwiek cywilizacji zaczyna się od upadku kobiety. Ale dzisiaj chciałem wam pokazać, nie będzie to przesada, najmłodszego bohatera stanu wojennego, chociaż on dziś wygląda nieco inaczej, ponieważ, proszę państwa, lat nam przybywa. Otóż pan dr Andrzej Schneider jest ważną postacią. Z miłości do Polski w stanie wojennym, w chwili kiedy został zatrzymany przez milicję, był uczniem zaledwie drugiej klasy liceum, do którego uczęszczał w Bytomiu. Dokładnie, panie Andrzeju, byliście wiem co, 17 lat i 10 dni pan wtedy miał. I nie bał się pan mówić o miłości do tej, która dla pana jest najważniejsza, po Bogu, po żonie, czyli po rodzinie, o miłości do ojczyzny. I dzisiaj pan Andrzej tymi wartościami, którymi żyje, o których tutaj mówcy wcześniej mówili, o których zaświadczali, o tych fundamentach, które są wyniesione z domu, o tym dzisiaj dr Andrzej Schneider, dyrektor IPN w Katowicach. Panie Andrzeju, zapraszam bardzo serdecznie. To strasznie wyprymujące zabrać głos po takiej zapowiedzi. Nigdy bym tak chyba tego nie ujął, ale dziękuję. Pan prezes pozwolił mi niejako samodzielnie określić temat swojego wystąpienia, podając tylko temat tego sympozjum. A ponieważ nasza rozmowa telefoniczna odbywała się w trakcie moich przygotowań związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to myśl pobiegła najpierw ku Ince, później ku innym kobietom zaangażowanym w konspirację. Pomyślałem, że już pozostanę przy tej myśli jako dobrej po tej pierwszej i spróbuję opowiedzieć właśnie o kobietach w konspiracji. Skąd się biorą kobiety w konspiracji? To taka pierwsza myśl, która mi przyszła na myśl. Druga. Czy taki udział w konspiracji to jakiś przypadek, epizod, po którym wszystko, znowu wszystko wraca do normy i specjalnie nie waży na życiu? I wreszcie co łączy tak różne postaci, jak chociażby Inkę, czy Zo, bo taki pseudonim konspiracyjny miała generał Elżbieta Zawadzka. Kilka takich postaci chciałbym, jeśli państwo pozwolą, właśnie w tej chwili przedstawić i o nich opowiedzieć. Ta najmłodsza z nich, z racji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, państwo z pewnością to imię i nazwisko słyszeli. Danuta siedzi na pseudonim Inka. Wszyscy ją chyba kojarzymy jako autorkę grypsu do babci napisanego na krótko przed wykonaniem zasądzonego wobec niej wyroku śmierci, w którym napisała: jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Skąd się biorą takie dziewczyny? Wszystko się chyba wyjaśnia, kiedy
zapoznać się z biografią rodziny Danuty Siedzi-Pugny. Ona urodziła się w roku 1928. Jej ojciec Wacław był zesłańcem carskim za działalność antycarską w okresie studiów na Politechnice w Petersburgu trafił na zesłanie. Z tego zesłania wrócił już do wolnej Polski dopiero w roku 1926. Wtedy też się ożenił i z swoją żoną Eugenią zamieszkał w Leśniczówce Olchówka koło Narewki. To był dom, w którym bardzo żywe były tradycje patriotyczne. W 1939 roku te tereny znalazły się pod okupacją sowiecką. Jako leśnik Wacław Siedzik został aresztowany w lutym 1940 roku. Po gehennie śledztwa zesłany do Nowosybirska, w rejon Nowosybirska, do kopalni złota. Zdołał tam przetrwać do roku 1941, kiedy to układ Sikorski-Majski przewidujący utworzenie Armii Polskiej na terenie Związku Sowieckiego spowodował, że on i wiele tysięcy innych Polaków, wtedy przez Sowietów deportowanych, mogło szukać swojej szansy, właśnie zaciągając się do tego wojska. On sam, jakkolwiek dotarł do punktu zbornego, był już na tyle wycieńczony, że zmarł w czerwcu 1943 roku. O jego losach tak naprawdę rodzina dowiedziała się dopiero po wojnie. Po aresztowaniu Wacława, Eugenia Siedzikowa z córkami były zmuszone do opuszczenia Leśniczówki. Pani Eugenia zaangażowała się we współpracę z Armią Krajową. Na skutek zadenuncjowania ją została aresztowana przez Gestapo w listopadzie 1942 roku. We wrześniu, a więc niespełna rok później, 1943 roku, została rozstrzelana w nieznanym miejscu w lesie koło Białegostoku. Danuta i jej siostra Wiesława zostały sierotami. Opiekowała się nimi najbliższa rodzina. One same już w grudniu, czyli właściwie dwa miesiące po śmierci swojej mamy, również zaangażowały się w działalność konspiracyjną Armii Krajowej. Pominę tutaj całą historię zaangażowania i form, w jakich były zaangażowane w tą strukturę konspiracyjną. Faktem jest, że z chwilą zakończenia działań wojennych Danuta postanowiła wrócić do normalnego życia. Jakkolwiek obawiając się nieco o swoje życie, funkcjonowała pod zmienionym nazwiskiem. W sytuacji, kiedy na tereny, gdzie zamieszkiwała, pojawiła się 5. Brygada Fileńska majora Szędzielarza, postanowiła się w nią zaangażować. Początki były dosyć, można powiedzieć, przypadkowe. Była po prostu po swoim aresztowaniu wraz z całą ekipą służby leśnej w miejscu, gdzie pracowała, gdzie podjęła pracę.
została odbita przez oddział zbrojny. Jakby nie mając nic do stracenia, postanowiła się do tego oddziału przyłączyć. Praca, jej zaangażowanie w tą konspirację polegała na tym, że otrzymała przydział do szwadronu dowodzonego przez Zdzisława Padochę. Powierzono jej przede wszystkim w pierwszej kolejności obowiązki sanitariuszki. Wykonywała też zadania łączniczki, a także wywiadowcy. Szwadrony majora Łupaszki prowadziły bardzo śmiałą działalność na terenie wtedy już województwa gdańskiego. Rozbrajali posterunki milicji obywatelskiej, karali różnymi dotkliwymi sposobami, na przykład chłostą nadgorliwych członków PPR-u, czy też osoby, o których wiedziano, że donoszą. Uczestniczyła też w tak zwanej akcji pociągowej przeprowadzonej w 1946 roku. W ręce bezpieki wpadła, pełniąc właściwie swoją ostatnią, jak się okazało, misję, która polegała na podróży do Malborka, Gdańska i Olsztyna, gdzie miała zdobyć potrzebnym oddziałowi lekarstwa i dowiedzieć się, dlaczego jeden z żołnierzy wysłany z podobną misją nie wrócił i nie dawał żadnych znaków życia. W Gdańsku zatrzymała się w jednym z lokali konspiracyjnych, który, jak się okazało, był obserwowany już przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. A to za sprawą zdrady podczas przesłuchania jednej z łączniczek Łupaszki aresztowanej kilka dni wcześniej. Śledczy po zatrzymaniu Inki starali się również od niej uzyskać wszystkie informacje na temat działalności majora Łupaszki. O tym, gdzie przebywa, z kim współpracuje, kto mu pomaga. By zmusić ją do zeznań, zastraszano ją, poniżano, torturowano. I nie mówimy tego na podstawie przypuszczenia, na podstawie relacji świadków, osób, które widziały czy zetknęły się z nią w gdańskim więzieniu. Ostatecznie 31 lipca prokurator sformułował akt oskarżenia, zarzucano Ince atak z użyciem broni palnej, zachęcanie do zabicia funkcjonariuszy, a także posiadanie broni bez zezwolenia. Rozprawa sądowa przeciwko Ince trwała jeden dzień, właściwie to kilka godzin tego dnia. Nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Może z wyjątkiem tego, że posiadała faktycznie broń. Inkę skazano właściwie na dwa wyroki. Pierwszy to była kara śmierci, utrata praw publicznych i obywatelskich za przynależność do organizacji, która miała na celu usunięcie przemocą ustanowionych organów władzy zwierzchniej narodu i zmianę przemocą istniejącego demokratycznego ustroju państwa polskiego. Dodatkowo została skazana na 15 lat więzienia za nielegalne posiadanie broni. Prezydent Bierut odpowiedział,
odpowiedział odmownie na przedstawiony przez pełnomocnika Danki Siedzikówny wniosek o ułaskawienie. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku. Ja wtedy 18 lat. Proszę Państwa, z takich osób zaangażowanych w podziemie zbrojne, to niepodległościowe, można by wymienić jeszcze kilka. Z pewnością do takich należy Halina, czy też Helena, bo na różne sposoby to imię funkcjonuje w dokumentach, Żurowska, która urodziła się w 1905 roku. I to jest bardzo charakterystyczne. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej, z wykształcenia była inżynierem rolnikiem z dyplomem Politechniki Lwowskiej. W 1939 roku po wysiedleniu z majątku przez Sowietów przeszła przez góry do Węgier, gdzie została zaprzysiężona jako kurierka i przeszła do pracy Związku Walki Zbrojnej. Była następnie kurierką Komendy Głównej ZWZ-u w łączności z okręgami wschodnimi. W Powstaniu Warszawskim uczestnicząc była łączniczką, odpowiadała za utrzymanie łączności z Komendą Główną Armii Krajowej, a dowództwem powstania. Z terenu Czarniakowa, gdzie się znalazła, uchodziła kanałami. Po powstaniu trafiła do obozu jenieckiego, w którym przebywała do kwietnia 1945 roku. I właściwie, by nie przedłużać, można by powiedzieć, że nawet ten kawałek historii i jej zaangażowania w konspirację wystarczyłby do nie tylko nakręcenia filmu, ale potraktowania jej postać jako pomnikową. Tymczasem nie poprzestała na tym. Po wyzwoleniu obozu jenieckiego wróciła do kraju i podjęła działalność w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Przez 2 lata przewoziła tajne dokumenty z kraju za granicę. Była jedną z niewielu osób, a być może jedyną, która zorientowała się w działalności bezpieki, w tym mianowicie, że bezpieka w ramach tak zwanej gry operacyjnej o kryptonimie Cezary zorganizowała fikcyjny już 5. Zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To był rodzaj prowokacji, który miał jakby przyciągnąć resztę jakby niedobitków tej organizacji pod szyld, żeby ich rozpracować, a następnie wyaresztować. Być może to był jeden z tych powodów, dla których zapłaciła życiem. Została aresztowana we wrześniu 1948 roku. Odmawiała podczas śledztwa jakichkolwiek odpowiedzi na pytania. Odwoływała zeznania jako wymuszone. Wskazywała na uchybienia proceduralne w czasie prowadzonego przeciwko niej śledztwa. Wreszcie we wrześniu 1949 roku została skazana na śmierć. No i jak to zwykle bywało, prezydent Bieruch nie skorzystał wobec niej z prawa łaski. Kilka dni, właściwie niespełna 2 tygodnie po wyroku
dokonano na niej egzekucji w warszawskim więzieniu Mokotowskim. Rodzina nie otrzymała jej ciała, nie została też poinformowana o miejscu pochówku. Do dzisiaj właściwie jest ono nieznane. Proszę Państwa, kilka z takich innych jeszcze postaci, które chciałbym przywołać jako bardzo nietypowych, to na przykład Halina Sosnowska, też żołnierz podziemia, uczestniczka konspiracji. Ona urodziła się w roku 1894. Działalność patriotyczną zaangażowała się już w okresie I wojny światowej. Studiowała wtedy na Wydziale Filozoficznym w Paryżu, na Sorbonie. Przerwała tę naukę, by zaangażować się w Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny. Wstąpiła do oddziału kobiecego Polskiej Organizacji Wojskowej. Potem już w wolnej Polsce studiowała na Uniwersytecie Warszawskim filozofię i psychologię. To ciekawe, bo z takim wykształceniem znalazła miejsce w Polskiej Agencji Telegraficznej, a w latach 30. pełniła bardzo ważne funkcje w Polskim Radiu. Była kierownikiem referatu rozgłośni regionalnych, a także wicedyrektorem programowym Polskiego Radia. Była między innymi szefową ekipy sprawozdawców sportowych z Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w 1939 roku. Z chwilą wybuchu wojny zaangażowała się w Związek Walki Zbrojnej. Prowadziła oficjalnie jadłodajnię w Warszawie na ulicy Filtrowej, która była tak naprawdę miejscem kontaktów konspiracyjnych. Po upadku powstania warszawskiego znalazła się w obozie przejściowym, z którego uciekła i wróciła do Warszawy, przyłączając się w październiku 1945 roku do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Dzięki jej zdolnościom organizacyjnym powstała komórka nasłuchu radiowego. Zajmowała się tak zwanym, można to powiedzieć, białym wywiadem. Działalność Haliny Sosnowskiej przerwało aresztowanie w listopadzie 1946 roku. Oskarżono ją o działalność wywrotową, o przynależność do nielegalnej organizacji oraz, jak można się spodziewać, o szpiegostwo na rzecz wrogich mocarstw. Skazana została na dożywotnie więzienie, przepadek majątku, utratę praw publicznych. Wielokrotnie zmieniano miejsce jej pobytu. Wreszcie w roku 1957, czyli po odsiedzeniu 11 lat więzienia, została zwolniona. Nie od razu, właściwie na fali tych przemian 1956 roku. Co robi kobieta w wieku ponad 50, blisko 60 lat, z takim doświadczeniem, z takimi kwalifikacjami, z takimi umiejętnościami? Nie znalazła go nigdzie. Nie poddała się jednak, zorganizowała chałupniczy zakład krawiecki. A jej dom był znanym miejscem spotkań inteligencji i środowisk opozycyjnych. Zmarła w 1973 roku po prawie 4 latach
ciężkiej choroby właściwie pozostawała sparaliżowana na skutek rozległego wylewu krwi do mózgu. Proszę Państwa, jeszcze dwie postacie, o których chciałbym powiedzieć. A to, co charakterystyczne dla tych pierwszych trzech, jak Państwo pewnie zauważyli, to jest ta ciągłość zaangażowania konspiracyjnego w tak zwaną pierwszą i drugą. W latach okupacji niemieckiej i następnie w tak zwanej drugiej konspiracji antykomunistycznej. Podobną historią jest biografia Elżbiety Zawadzkiej, generał Elżbiety Zawadzkiej. A gdyby chcieć wymienić wszystkie tytuły, trzeba powiedzieć generał, profesor, doktor habilitowana Elżbieta Zawadzka. Znana zresztą pod kilkoma pseudonimami, chociażby Zelma, czy jak już tu wspomniałem, Zo. Urodziła się w 1909 roku. Przeżyła, tu wyprzećmy trochę bieg wypadków, 100 lat. Nie wiem, czy dożyła setnych urodzin, ale zmarła w roku 2009. Ukończyła studia matematyczne. Uczyła potem w szkołach średnich. To oczywiście w okresie międzywojennym, ale też była bardzo zaangażowana w służbę przysposobienia wojskowego kobiet. Była instruktorką tej formacji. W tych czasach między innymi przebywała na Śląsku, w Katowicach, gdzie pełniła funkcję komendantki rejonu śląskiego przysposobienia wojskowego kobiet. Pod koniec 1940 roku została przeniesiona już jako członkini Służby Zwycięstwa Polski i ZWZ-u do Warszawy i funkcjonowała jako kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej. Była żywą legendą, właściwie budziła niemy podziw u swoich kolegów. Wystarczy powiedzieć, że w latach do 1945 roku, posługując się fałszywymi dokumentami, podróżując z dokumentami Komendy Głównej, przekraczała granicę ponad 100 razy. Przewożąc pieniądze, wiadomości, meldunki, a w tym czasie prowadziła z pozoru normalne życie nauczycielki, mianowicie uczyła na tajnych kompletach liceum imienia Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. Oczywiście nielegalnym, żeby była jasność. W 1943 roku wyruszyła z kolejną misją do sztabu naczelnego wodza w Londynie, skąd wróciła po paru miesiącach zrzucona jako jedna z 316 cichociemnych. Jedyna kobieta wśród tej elitarnej formacji Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej. Po prostu na spadochron. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego ukrywała się m.in. w Krakowie i w 1945 roku, jak żeby inaczej, podobnie jak wszystkie nasze wcześniejsze bohaterki, zaangażowała się w tak zwaną drugą konspirację. Udało jej się powrócić do normalnego życia. Tu już nie będę rozwijał tych okoliczności. Powróciła do pracy nauczycielskiej, ucząc w Łodzi, Toruniu, w swoim rodzinnym, także w Olsztynie. Ale oto nagle w 1950
roku została aresztowana przez UB. Tak naprawdę powodem jej aresztowania był 10-dolarowy banknot, który znaleziono u niej w czasie przeszukania. Na tej podstawie skazano ją, no, dorabiając do tego całą historię, no, że współpracowała z obcym wywiadem, że zajmowała się działalnością szpiegowską. Skazana została na 10 lat więzienia. Czego właściwie 5 przesiedziała, wyszła na wolność w lutym 1955 roku. I tu też wystarczyłoby już tej historii, jak na jedną biografię i jak na jedną osobę. Wanda, Elżbieta Zawadzka powróciła po raz kolejny, po raz trzeci w swojej historii zawodowej do pracy w szkole. Co więcej, w roku 1965, czyli mając, teraz szybko liczę, 65 minus 9 to jest 56, zrobiła doktorat. Pracowała jako adiunkt, a następnie w roku 73 habilitację. I jako docent andragogiki pracowała na Uniwersytecie Gdańskim. Stąd potem przeniosła się do rodzinnego Torunia. Nie zdołano jej jednak wybić z głowy historii Armii Krajowej. Jako jedna z pierwszych chyba pomyślała o tym, że trzeba niezależnie od instytucji państwowych zająć się dokumentowaniem tego, co na Pomorzu się działo w latach wojny. W 1995 roku została mianowana profesorem, ale już wcześniej założyła fundację zajmującą się dokumentowaniem działalności Armii Krajowej. To jest jej dzieło istniejące do dzisiaj. I ostatnia postać, już tu przez księdza Infułata wspomniana, dr Wanda Kultarska. Wielu z Państwu znana, jestem o tym przekonany, przede wszystkim znana jako osoba blisko współpracująca jeszcze z kardynałem i arcybiskupem Karolem Wojtyłą, z Janem Pawłem II, też jako orędownikiem nauczania o godności życia ludzkiego. Ale mało kto chyba pamięta, że Wanda Kultarska z urodzenia jest lublinianką. Urodzona w roku 1921. Uczęszczała do szkoły sióstr Urszulanek. To po raz drugi to wspomniane zgromadzenie. Była harcerką. Po wybuchu wojny włączyła się w służbę pomocniczą i przystąpiła do konspiracji jako łączniczka. Została aresztowana w 1941 roku, a więc jako 20-letnia dziewczyna, więziona na zamku w Lublinie, a także przesłuchiwana w lubelskiej siedzibie Gestapo pod zegarem. To dla mieszkańców Lubelszczyzny i Lublina dwa adresy, zamek w Lublinie i kamienica pod zegarem, dwa, że tak powiem, adresy o czarnej sławie. W listopadzie 1941 roku została skazana na karę śmierci. Tyle, że został on niejako w jakimś dziwnym trybie odroczony, ponieważ wraz z kilkoma swoimi koleżankami, również w tym samym czasie aresztowanymi, została wywieziona do obozu koncentracyjnego
w Ravensbrück. Tam była wraz z kilkudziesięcioma innymi więźniarkami obiektem eksperymentów pseudomedycznych. One polegały, przepraszam, jesteśmy tu w gronie dorosłych, więc powiem, na takich celowo dokonywanych okaleczeniach przede wszystkim kończyn nóg, mówiąc dokładnie, i zakażeniami tych ran. W celu sprawdzenia, jak przebiega takie zakażenie i jakie środki medyczne ewentualnie są w stanie być skuteczne w leczeniu. One same, żeby Państwa nie zbulwersować tą nazwą, mówiły o sobie króliki. Króliki doświadczalne. I to była specjalna właściwie grupa więźniów wśród więźniarek obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W obozie koncentracyjnym Wanda Połtawska przesiedziała do końca wojny, dokładnie do 7 maja 1945 roku. Po powrocie od razu, właściwie zamieszkując w Krakowie, rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła medycynę. Zrobiła kilka lat później specjalizację i doktorat z psychiatrii. Była przez kilkanaście lat adiunktem w klinice psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, była wykładowcą medycyny pastoralnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. To z tego czasu właśnie datuje się jej przyjaźń z Janem Pawłem II. Zorganizowała także Instytut Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. To jest bardzo ciekawa instytucja, która sama w sobie jest już historią. Kierowała tym instytutem przez 33 lata. Jako jedna z pierwszych rozpoczęła badania tak zwanych dzieci oświęcimskich, czyli ludzi, którzy jako dzieci trafili do obozów koncentracyjnych. Sama opisała swoje problemy, no w sumie trzeba powiedzieć psychiczne, z jakimi zmagali się byli więźniowie obozów koncentracyjnych. Opisała je w jednej ze swoich książek, chociaż nie była ona pisana jako książka, a jako rodzaj terapii. I boję się snów. Taki tytuł nosi ta książka, która powstała jako rodzaj terapii, ponieważ jedna z zaprzyjaźnionych osób, młodej wtedy przecież dziewczyny Wandy Pułtawskiej, zaleciła jej, żeby po prostu opisała to, żeby to opowiedziała komuś, co przeżyła, co ją trapi, albo żeby to opisała. Wanda Pułtawska opisuje, że po powrocie z obozu bała się zasnąć. Kiedy przebywała w obozie, śnił jej się dom. I koszmar polegał na tym momencie, kiedy się budziła. Po uzyskaniu wolności, po powrocie do domu, bała się zasnąć, bo śnił jej się obóz. Całymi dniami wynajdywała sobie różne zajęcia, byle tylko nie zasnąć. I ta książka pierwsza chyba, to jest właśnie książka będąca rezultatem tej terapii. Sama w sobie lektura niezwykła, wstrząsająca, ale też z pewnym takim bardzo optymistycznym przesłaniem, jednak pokazująca funkcjonowanie kobiet w obozie koncentracyjnym. Jednak nie chcę opowiadać tej książki, bo ani czas, ani nie o to chodzi. Zachęcam do zajrzenia do tej książki. Pani Wanda Pułtawska nie zaprzestała jakby też troski o pamięć o
Polkach, które w liczbie 40 tysięcy przeszły przez obóz Ravensbrück, zaangażowała się w taką kampanię pod roku 1995 na rzecz umieszczenia tablicy upamiętniającej Polki, więźniarki Ravensbrück i ofiary niemieckich lekarzy, co zakończyło się sukcesem. To niezwykła postać, zwłaszcza pozwolę sobie tutaj na takie osobiste wspomnienie, którego nie byłem jedynym świadkiem i chyba nie jedyny raz, kiedy pani dr Wanda Połtaska przemawiała do młodzieży w Rudzie Śląskiej podczas konkursu prozy i poezji lagrowej. Powiedziała, bo wy, młodzi przyjaciele, macie dzisiaj o wiele ciężej niż my. Państwo czują ten skandal, który jest w tej wypowiedzi. Ona dokończyła to oczywiście i powiedziała tak. Nam było o wiele łatwiej, bo w domu, w kościele, w szkole i w harcerstwie wychowywano nas według tego samego systemu wartości. A wy macie o wiele trudniej. Co innego w domu słyszycie? Do czego innego jesteście nakłaniani poza szkołą, w szkole? Co innego słyszycie? Jesteście narażeni na te ataki ze strony mediów. Jest w tym głęboka prawda. Mimo że wierzyć się nie chcę, że mówi to człowiek, który przeszedł obóz koncentracyjny. Jak chodzi o kobiety w konspiracji, to jeszcze chciałbym o jednej opowiedzieć o sobie. Przypomniałem sobie o tym, jadąc tu już dzisiaj. Państwo z pewnością znacie nazwisko Kazimierza Świtonia, założyciela Wolnych Związków Zawodowych. Pierwszy właściwie, zanim jeszcze o parę miesięcy wcześniej założył je niż te, które powstały w Gdańsku w 1978 roku. Kazimierz Świtoń na Śląsku, a dokładnie w Katowicach, Wolne Związki Zawodowe założył w kwietniu 1978 roku. W katowickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w naszym archiwum znajduje się kilkadziesiąt, jeśli dobrze pamiętam, chyba ponad 30 tomów dokumentów pokazujących i będących dowodem inwigilowania Kazimierza Świtonia od roku 1978 aż po rok 1990. W ubiegłym roku miałem przyjemność spotkać się z żoną pana Kazimierza Świtonia, panią Dorotą. Zdecydowała, by pamiątki po swoim mężu, w szczególności różnego rodzaju dokumenty, korespondencje, zgromadzone przez niego ulotki, naprawdę niezwykłe dokumenty jego działalności, przekazać do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. A to spotkanie było taką okazją też do rozmów. W tym samym domu, w którym państwo Świtoniowie mieszkali gdzieś tam chyba od lat 60. I pani Dorota zaczęła opowiadać, jak wyglądało życie działacza Wolnych Związków Zawodowych, potem działacza Solidarności, posła na Sejm Rzeczypospolitej, od tej strony właśnie domowej. I pomyślałem sobie, cała ta konspiracja, ta pierwsza z lat okupacji, ta druga antykomunistyczna i ta, jeśli wolno to tak nazwać, nasza z lat 80. Chyba nie miałaby szans nie odniosłaby żadnego efektu, gdyby nie takie osoby jak pani Dorota Świtoń, która była po prostu takim niezawodnym zapleczem, wsparciem i oparciem dla Kazimierza Świtonia. To są najliczniejsze szeregi polskiej konspiracji. Matki
żony i siostry, tych, o których najczęściej piszą historycy. I zrozumiałem to dopiero po rozmowie z panią Dorotą Świtą, o której pomyślałem i czynimy takie starania, by również została uhonorowana przez pana prezydenta tym wyjątkowym oznaczeniem, jakim jest Krzyż Wolności i Solidarności. Mam nadzieję, że dowiedziemy, iż w pełni na to zasłużyła. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Osobę. Zwróćmy teraz spojrzenie pani Anny Majer na sufit, na ścianę, ale zaczniemy od tego. Nasze drogi, czyli drogi pani jako radnej i nasze jako stowarzyszenia, które działa na niwie Kościoła i tej przestrzeni świata są jakoś ze sobą skrzyżowane. Proszę państwa, w związku z tym, że pani Anna Majer również pracuje na co dzień w kancelarii pana prezydenta w Warszawie, bywa tak pomiędzy obowiązkami, które świadczy tutaj i w Warszawie. I my jako akcja katolicka, żeby wspólne dzieła, które podejmujemy, które właśnie pani Ania również animuje, tak jak tutaj państwo widzicie, chociażby projekt Inwestycja w Kobietę, musimy gdzieś strzelić się, żeby się mogli spotkać i porozmawiać ze sobą. No i najczęściej wtedy, kiedy pani Ania się przemieszcza, więc stąd ten wykład poprzedzający właśnie pana doktora, jest mniej więcej taką osobą właśnie z takich jednostek powietrzno-desantowych specjalnych, że jak ja do niej dzwonię, to okazuje się, że chcemy się spotkać, to ona mówi, że jest w Warszawie. Jak jestem w Warszawie, to ona jest w Częstochowie. Wobec tego gdzieś tam w połowie drogi się spotkaliśmy i tematem roboczym była polityka w Anglii, ponieważ pani przebywała 10 lat w Anglii. I tak sobie rozmawialiśmy, moi drodzy, i pytam o politykę i pani mi wymienia kilka nazwisk, które pozwolę sobie przytoczyć. Matt Mazra, Ona Alia, John Terry, Gray Kelly. Tak słucham. Mówię, o polityce mieliśmy rozmawiać, a proszę państwa, ta kobieta tak mi zrobiła w cudzysłowie w balona, że powiedziała mi o wszystkich piłkarzach Chelsea. A ja myślałem, że to jacyś prawda jakiegoś jednego czy drugiego ministra. Okazało się, że zwykli kopacze. Natomiast doświadczenie tego świata polityki modelu anglosaskiego, bycie w kulturze, która też jest terenem walki, bycie w samorządzie, bycie blisko spraw ludzi tutaj w Duchowej Stolicy Polski i dlatego poprosiliśmy, żeby nie tyle powiedzieć o inwestycji w kobietę, bo o czym pani będzie mówiła, to też jest inwestycja, ale o tym, jak to wygląda ta praca kobiety w samorządzie. Widzę, że państwo jesteście bardzo sprawnieni, prawda, do przerwy, ale podarujmy sobie jeszcze dwa wykłady, a później was zaprosimy na wyśmienitą wodę mineralną, krymiczankę. Może być gazowane lub nie, a oczywiście kawa i herbata. Myślę, że damy radę przetrzymać. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Panie prezesie, pani minister, pani poseł, wszyscy zgromadzeni tutaj goście, szanowne panie, bo to przede wszystkim do was kieruję dzisiaj te słowa w przededniu Dnia Kobiet. Trudno jest powiedzieć coś mądrego, coś odkrywczego po tak wspaniałych przedmówcach. Chyba wszyscy z państwa się ze mną zgodzicie, że padło tutaj tak wiele mądrych słów, że czuję się mocno skrępowana. I mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że choć będę starała się mówić składnie, to że jakaś jakość z tych moich słów będzie płynęła dla państwa. Um,
Zostałam poproszona, żeby powiedzieć parę słów o pracy kobiety w samorządzie. Robię to z przyjemnością, bo sama jestem samorządowcem. To pierwsza moja kadencja tutaj w Radzie Miasta Częstochowy. Czuję się zaszczycona, że jestem samorządowcem. Bardzo się cieszę, że udaje mi się piastować ten urząd. I bardzo się cieszę, że mogę swoim zapałem, swoją pasją pracować na rzecz naszego miasta, Częstochowy. Każda kobieta, która zaczyna pracę w samorządzie, w polityce, tak jak powiedziała pani minister, spotyka się z wieloma problemami. Tak, jest ciężko. Czasami pytam samą siebie, po co mi to? Pytają też inni. I ci życzliwi, i ci mniej życzliwi, po co ci to? Skończyłaś studia, jesteś bardzo dobrze wykształcona, masz bardzo dobrą pracę, władasz biegle językami, po co ci to? A jednak jest mi to potrzebne. To jest ta część mnie, która pozwala mi się realizować najbardziej, to ta część mnie, która jest moim powołaniem. Pochodzę z domu, w którym rodzice często się modlą. Często, to znaczy i rano, i wieczorem. Teraz świętej pamięci tata już tego robić nie może, ale kiedy mógł, to modlił się o to, żebym w swoim życiu odnalazła powołanie. Mama zaś dbała o to, żebym to powołanie mogła zrealizować, żeby stało się materialnym faktem. I tak też się stało. Najpierw odpowiednia edukacja, później praca, później moje ambicje, które rodziły się w pewnym momencie, rodziły się prawdopodobnie w bólach, ale bardzo cieszę, że się urodziły i że teraz mogę tutaj stać przed Państwem jako samorządowiec, jako radna miasta Częstochowy. Prowadzę projekt Inwestycja w kobietę. To mój najważniejszy projekt, takie moje najważniejsze dziecko. Jako że matką prawdziwego dziecka jeszcze nie jestem, więc na razie piastuję ten mój projekt, który jest skierowany do kobiet i w ramach tego projektu proponuję zarówno bezpłatną naukę języka angielskiego, akcje edukacyjne i zdrowotne, bezpłatne badania profilaktyczne, szkolenia motywacyjne i w tym miejscu chciałabym wszystkie panie zaprosić oczywiście do uczestnictwa w moich inicjatywach. Wszystkie te inicjatywy są bezpłatne i są kierowane do wszystkich częstochowianek. Kilkaset pań w Częstochowie już przeszło przez te projekty. Wracając jednak do tematu przemówienia, czyli kobieta w samorządzie, też przygotowałam taki krótki wykład. Mam nadzieję, że nie zanudzę Państwa. Postaram się odczytać go jak najszybciej. Chciałabym tylko powiedzieć, że podzieliłam to swoje przemówienie na trzy wątki. Pierwszym z tych wątków jest rys historyczny i skondensowana wiedza o samorządzie. Bardzo króciuteńko o tym. Drugi wątek to partycypacja kobiet w polityce. Jakie mamy możliwości, jakie problemy stoją przed kobietami, które chcą angażować się w życie polityczne i czy jest możliwe łączenie roli matki z rolą polityka. A ostatnim wątkiem będą przykłady kobiet, którym udało się zaistnieć właśnie w środowiskach lokalnych. I mam nadzieję, że tym krótkim przemówieniem zachęcę te z pań, które być może rozmyślają o tym, że chciałyby się realizować w polityce, w samorządzie, ale boją się jeszcze o tym pomyśleć. Jeszcze nie bardzo wiedzą, czy jest to droga dla nich. Ja oczywiście bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania, na wszystkie wątpliwości, które panie posiadacie. Pamiętajcie, że moje doświadczenie jest bardzo skromne, ale bardzo chętnie się nim podzielę, ponieważ doświadczyłam go na własnej skórze. Wiem, jak trudno jest rozpocząć, wiem, jak trudno jest trwać, ale wiem też, jak ogromną satysfakcję, jak ogromną
Siłę daje wykonywanie tego i spełnianie w życiu tego, co jest sensem naszego powołania. Zatem wysłuchajcie proszę kilku słów mojej krótkiej prelekcji odnośnie kobiety w samorządzie. Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządu, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany. Tak właśnie o roli samorządów mówił wielki Polak, autorytet współczesnego świata Jan Paweł II. Zawarta w jego słowach myśl, żeby nikomu nie zabrakło chleba i każdy, nawet najskromniejszy człowiek w naszej małej regionalnej ojczyźnie czuł się potrzebny i ważny, jest wskazówką i kierunkiem działania nie tylko samorządowców, czyli dla mnie, ale dla wszystkich rządzących naszym krajem. Obraz Polski samorządowej wyłonił się w 1990 roku. 26 lat temu Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę o samorządzie gminnym. Był to początek wielkich zmian nie tylko na mapach administracyjnych, ale także w hierarchiach urzędniczych. Najważniejsze przeobrażenia zachodziły w sposobie myślenia i w mentalności ludzi, którzy mogli wykazać się własną pomysłowością, gospodarnością i troską o rozwój swojego regionu. Waga ustawy polegała na tym, iż oznaczała powrót samorządności do poziomu gminnego poprzez powiat nowy do wojewódzkiego. Twórcami projektu ustawy byli sędzia Jerzy Stępień, profesor Michał Kulesza oraz profesor Jerzy Regulski, który zmarł zaledwie rok temu. To właśnie on, współtwórca reformy samorządowej, niejednokrotnie podkreślał, że jedynie kontakty międzyludzkie, znajomość lokalnych realiów i wspólne potrzeby są siłą napędową samorządu, którego istotą jest działanie w niewielkich społecznościach. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa profesora Regulskiego. Każda gmina, każda wspólnota stanowi jakąś niewielką cząstkę wszystkich obywateli kraju. Jest więc mniejszością i kluczowym problemem jest kwestia, czy ta mniejszość musi się podporządkowywać we wszystkich sprawach woli całego narodu i jego przedstawicieli w stolicy, czy też ma wydzieloną sferę swoich swobód. Jeśli powiemy, że większość decyduje o wszystkim, to negujemy możliwość istnienia samorządności. Bo na czym ma polegać samorządność, jeśli o wszystkim decydują ustawy, a rolą miejscowych władz jest tylko je realizować? Słowa te, być może wywołujące u niektórych konfuzję, zawierają głębokie przekonanie, że na państwo składamy się właśnie my, obywatele tworzący małe społeczności z własną historią i z własnymi bohaterami. Tworzymy społeczności, które cechuje głęboki patriotyzm lokalny. Dopiero złożenie tej terytorialnej mozaiki stworzy realny i kompletny obraz naszego kraju, Polski. Powróćmy do przypomnienia rysu historycznego terytorialnej samorządności. Datą historycznej bazy pozostanie dzień 27 maja 1990 roku, który pierwszy raz w wolnej Polsce odbyły się wybory samorządowe. Natomiast przyjęcie w całości Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, co nastąpiło w 1994 roku, było podkreśleniem, że oto nasze państwo, demokratyczne i niezależne od jakichkolwiek nacisków politycznych, zawierza rozwój i los swoich obywateli władzom lokalnym. Ich wybór w drodze wyborów samorządowych jest usankcjonowaniem woli mieszkańców i dowodem zaufania, jakim obdarzają działaczy samorządowych. Od 1993 roku podejmowano próby tworzenia powiatów i zmniejszenia liczby województw. Od 1 stycznia 1999 roku został wprowadzony obecnie obowiązujący podział na 19 województw, powiaty i gminy. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyjętej w kwietniu 1997 roku zagadnieniom funkcjonowania i odpowiedzialności samorządów terytorialnych poświęcono rozdział 7, tym samym wskazując na ich olbrzymią rolę w życiu państwa. Następnym krokiem rozwoju samorządności było przyjęcie przez Parlament ustawy o bezpośrednich wyborach prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów. Od czerwca 2002 roku o tym, kto obejmuje zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko, decydujemy my, mieszkańcy. Rzeczywistość dzisiejsza
Kalisza niewątpliwie przyniesie dalsze dyskusje nad kształtem samorządnego państwa. Planuje się reformy, które w założeniu projektodawcy wzmocnią samorządy i przyczynią się do ich wszechstronnego rozwoju. Dla nas, samorządowców, takie zapowiedzi są szczególnie ważne. Nie wystarczy bowiem podkreślać, że samorządy pełnią kluczową rolę, a jednocześnie nie dostrzegać, jak to niekiedy ma miejsce, że brakuje im pełnej swobody działania w podejmowaniu ważnych lokalnych decyzji. Nie sprzyja im również upolitycznianie działań podejmowanych względem samorządów, co już zauważyli twórcy polskiej samorządności. Minione 26 lat dobitnie wykazały, czy nie ma wolności bez samorządności. To taki krótki rys odnośnie samorządności. A teraz przejdźmy do meritum. Szanowne panie, przede wszystkim, szanowni państwo, w przededniu Dnia Kobiet na łamach prasy i w mediach porusza się najważniejsze dla słabej płci zagadnienia. Bardzo nie lubię tego terminu, aczkolwiek jak otworzycie internet, czytacie się w artykuły prasowe, akurat ten termin bardzo często opisuje naszą, na tym, to kim jesteśmy. Ja słaba się wcale nie czuję, ale myślę, że panie muszą coraz bardziej starać się wychodzić ze swoją siłą do ludzi, czyli po prostu pokazywać, że ta nasza słabość to tak naprawdę nasz ogromny kapitał. Ta nasza życzliwość i ta nasza dobroć i ta nasza serdeczność i delikatność to nasza oręż. I tym i tymi instrumentami możemy tak naprawdę osiągnąć bardzo wiele. W przededniu Dnia Kobiet rozmawiamy o różnych tematach. Równouprawnienie, problemy rodzinne, problemy walki z przemocą domową. Oczywiście, wszystkie te tematy są istotne. I z punktu widzenia kobiet, uporanie się z nimi znacznie poprawiłoby ich jakość życia. Moje wystąpienie przeznaczę jednak na podzielenie się z Państwem refleksją dotyczącą obecności kobiet w samorządach. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że kobiety w samorządach mają znaczenie pierwszoplanowe. Tak można myśleć, obserwując pracujące w urzędach samorządowych panie, których jest wyraźnie więcej niż panów. Na czym więc polega problem? Dlaczego kobiety tak rzadko zostają naczelnikami, prezydentami miast, burmistrzami lub wójtami? Co jest tego powodem, że niewiele z samorządowych działaczek ubiega się o eksponowane stanowiska? Badania wykazały, że na początku lat 90. w samorządach działało 320 kobiet na 5 tysięcy wszystkich samorządowców, co stanowiło zaledwie 10%. Z podanej liczby kobiet jedynie 6% było zdecydowanych na ubieganie się o stanowiska kierownicze. W ciągu 25 lat samorządności obserwuje się nieustający wzrost zatrudnienia w administracji samorządowej. Coraz większa liczba urzędników samorządowych wskazuje na postępujący proces decentralizacji kraju, o co zabiegali twórcy samorządności. W 2015 roku w strukturach administracyjnych pracowało ponad prawie 2 miliony osób, co stanowi ponad 21% zatrudnionych w całym kraju. Liczba kobiet wzrosła do 1 361 000 kobiet, co daje 72% zatrudnionych w całym sektorze samorządowym. Obecnie te urzędy należą do najbardziej sfeminizowanych. Jednak kobiety na wysokich stanowiskach to nadal rzadkość. Jak wykazał raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zaledwie 15% kobiet zasiada w radach nadzorczych różnych przedsiębiorstw. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że kobiety są mniej widoczne w politycznej działalności, jaką niewątpliwie jest działalność samorządowa? Wyniki badań wskazują, że kobietom brak stanowczości i nie są zainteresowane intensywną działalnością polityczną. Nie wiem, kto te badania przeprowadza, ale wśród kobiet, polityków, które znam, deficyt stanowczości nie występuje. I przyznam się szczerze, że tak stanowczych polityków jak kobiety, no naprawdę trudno wyszukać wśród mężczyzn, do których oczywiście odnoszę się z jak największym szacunkiem. Prawie 47% ankietowanych kobiet skarży się na przeciążenie domowymi obowiązkami. Brak
czasu wiąże się z wychowaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego, co przy niskim współudziale mężczyzn jest główną sferą kobiecej aktywności. Zmiany w pojmowaniu roli kobiety w sferze zawodowej mają jednak miejsce. Młode kobiety coraz częściej postępują wbrew stereotypom. Umiejętnie łączą rolę żony i matki, spełnioną funkcję na wysokich stanowiskach. Kobiety pozbawiają się kompleksów, są ambitne, dobrze wykształcone, umieją konkurować z mężczyznami na wielu płaszczyznach, również przy obejmowaniu stanowisk samorządowych. Rośnie także poziom zaufania do kobiet przełożonych i do kobiet włodarzy miast i gmin, gdzie tradycyjnie niepodzielnie do tej pory panował mężczyzna. Badania wskazują, że panie pełnią swoje obowiązki lepiej i bardziej profesjonalnie niż panowie. Dlaczego więc są mniej doceniane i gorzej opłacane? W tej kwestii stereotypy po raz kolejny zwyciężają z racjonalnym myśleniem. Pogląd, że kobiety nie potrafią poświęcić się pracy w sposób satysfakcjonujący przełożonych, ma źródło w tamtych schematach myślowych, o braku dyspozycyjności kobiet zajętych głównie wychowaniem dzieci. Miejmy nadzieję, że zachodzące zmiany pozwolą kobietom na skuteczne przebicie przysłowiowego szklanego sufitu. Starożytny myśliciel Seneca wypowiedział myśl, którą dedykuję wszystkim paniom tutaj obecnym. Trzeba być obecnym przy wszystkim, w domyśle, i wychowywać dzieci, i być wspaniałą żoną, kochającą matką, ale i dobrym samorządowcem, równie dobrym politykiem, być może wspaniałym szefem korporacji. A po drugie, trzeba być obecnym przy wszystkim. Po pierwsze dlatego, że ludzie bardziej wierzą oczom niż uszom. A po drugie dlatego, że droga poprzez udzielanie pouczeń jest długa, natomiast przez przykłady krótka i skuteczna. Tylko własnym przykładem działania, na który składa się ciężka praca i wiara we własne siły, możemy zwalczać stereotypy i udowadniać, że słaba płeć jest silna, zmotywowana do osiągania sukcesów zawodowych i godna zaufania. Za godne wynagrodzenie oczywiście. Na koniec, jakie są kobiety związane z samorządem? Pozwoliłam sobie wyszukać w internecie kilka przykładów. Nie będę oczywiście podawała nazwisk, natomiast to są kobiety, które dzielą się swoim doświadczeniem. Pierwsza pani piastuje stanowisko wójta. W swojej działalności hołduje zasadzie, że dobry samorządowiec zawsze przebywa blisko ludzi. Pani wójt słucha mieszkańców, spotyka się z nimi, codzienną pracą zdobywa ich zaufanie. Współpracujący z wójtem podwładni cenią jej profesjonalizm i urok osobisty, bo bycie kobietą polega także na tym, by nie zapominać, że delikatnością i wrażliwością otwiera się wiele zamkniętych drzwi. Równie ważną sprawą, jak praca zawodowa, jest współdziałanie z mieszkańcami w życiu codziennym. Kontakty sąsiedzkie, opowiadanie o swoim hobby i życzliwość zjednują ludzi, na których gmina zawsze może liczyć. Kolejnym przykładem jest sekretarz gminy, następna bohaterka mojego wystąpienia. Najważniejszą sprawą według pani sekretarz jest zdobycie wykształcenia. Uważa ona, że kobiety posiadające odpowiedni stopień wykształcenia szybciej otrzymują pracę. W tym miejscu warto przytoczyć dane mówiące, że wśród ubiegających się o pracę kandydatów z takim samym wykształceniem w 85% pracodawca wybierze mężczyznę. Chociaż to kobiety na kierowniczych stanowiskach wyróżniają się sumiennością i wielką empatią, co pozwala wczuć się w problemy mieszkańców. Długą drogę zawodową odbyła działaczka samorządowa, która w ciągu 30 lat pracy wykonywała obowiązki od referenta, inspektora, burmistrza i tak dalej. Z pewnością jest przykładem dla tych pań, które nie boją się trudnych wyzwań i odpowiedzialności. W swojej pracy wykorzystuje bogate doświadczenie oraz profesjonalizm i wysokie kwalifikacje. Zaufanie ludzi zdobywała w trakcie wytężonej pracy nad realizacją projektów społecznych na rzecz lokalnego środowiska. Jednak nie osiągnęłaby sukcesu, co bardzo mocno podkreśla, bez wsparcia ze strony rodziny i kochającego męża. I tutaj po raz kolejny potwierdzamy tę zasadę, że kobieta jest silna siłą męża, tej miłości, która pozwala jej się rozwijać, pozwala jej absolutnie realizować swoje powołanie i swoją misję życiową. To mąż przebywał na urlopie wychowawczym, by ona mogła przyjąć awans i efektywnie wywiązywać się z nałożonych na nią obowiązków. Wychowanie w
działania i miłości synowie dumni są ze swojej matki. Rozumieją, że matka spełniała swoje wielkie marzenie bycia samorządowcem, bycia politykiem. Sprawując tak eksponowany urząd, podkreśla ona, że praca samorządowca bywa czasami bardzo niewdzięczna. Nie wolno się jednak zrażać, bo każda nauka jest cenna, nawet płynąca z niepowodzenia. I takie słowa do wszystkich pań. Jeśli w naszej głowie zakiełkowała myśl, że chce startować na radną, to trzeba iść za tym głosem. To są właśnie słowa tej pani prezydent, która jakby bardzo wspiera te wszystkie panie, które czują, że powinny realizować się właśnie na niwie politycznej, na niwie życia publicznego. Pragnę podkreślić na koniec, że mimo licznych przeciwności kobiety w samorządzie są coraz bardziej widoczne. Zdobywają wykształcenie, pozbywają się kompleksów i z powodzeniem pełnią odpowiedzialne funkcje. W sposób naturalny potrafią wczuć się w sytuację obywatela, swoją postawą zdobywając zaufanie i wiarę w ludzką życzliwość. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że dzisiejsze kobiety zmieniają świat. Dzieje się to powoli, ale bezustannie. Jest to proces. I jestem przekonana, że samorządowa rzeczywistość, jaką kreują kobiety, jest początkiem nowej jakości działań dla dobra społecznego. Wystąpienie moje pragnę zakończyć ujmując je klamrą słów Jana Pawła II, który tak mówił o wyjątkowości kobiety. I to niech stanie się przesłaniem tych kilku minut mojego przemówienia. Kobieta, właśnie poprzez poświęcanie się dla innych każdego dnia, wyraża głębokie powołanie swego życia. Być może bardziej jeszcze niż mężczyzna widzi człowieka, ponieważ widzi go sercem. Widzi go niezależnie od różnych układów ideologicznych czy politycznych. Dziękujemy Ci, kobieto, pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie. W życie zawsze otwarte na zmysł tajemnicy, w budowanie bardziej ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych. Bardzo dziękuję. Państwa, tak powoli zbliżamy się do końca i tutaj taka mieliśmy małą awarię. Ja wytłumaczę się dlaczego, ponieważ mój kolega, który za chwilę będzie miał wykład, ksiądz Sławomir Bednarski, my tylko nie mógł, nie zgubił go, więc oczywiście powiem. Pierwsze pytanie to było, jakie dałeś zdjęcie i wtedy ten komputer się wyłączył, więc wybrałem takie. Powiem tak, talent duży, nie tylko organizacyjny, ale talent do dawania siebie innym ludziom. To jest zdjęcie z otwarcia Domu Pomocy Społecznej, w zasadzie pierwszego takiego większego dzieła w naszej archidiecezji, od chwili, tak to się można powiedzieć, jej założenia. Dom Pomocy Społecznej w Kleszczowie, zaraz nam się włącza taka lampka, najbogatsza gmina. To czasami wygląda bardzo różnie, moi drodzy. Otóż wracając do księdza, jest prezesem Fundacji Servire Comini i teraz czym on się tak trochę zajmuje, ponieważ większość ludzi o księżach ma takie wyobrażenie, że to jest, jak taka pani mówi, panie Jerzego, uszą tych chłop w tym seminarium, 6 lat machać kadzidłem i kropidłem, no co to jest? Otóż ksiądz ma wiele talentów, nie tylko te, które związane są z posługą kapłańską. Otóż chciałem powiedzieć, że piszę regularnie, jest redaktorem stałych felietonów do Apostoła Miłosierdzia Bożego. Wiele artykułów tam napisał, korzystany jako akcja katolicka tutaj z księdza doświadczenia bardzo. Natomiast jest też dobrym kucharzem, ponieważ napisał bardzo dobry artykuł, zresztą pisze bardzo dobry artykuł właśnie o gotowaniu żaby. Znaczy to nie chodzi o to, że to był kulinarny artykuł, tylko na przykładzie tego zjawiska pokazał nam, jak pięknie gotuje się polskie społeczeństwo. Jak się je przygotowuje na pewne aspekty. Że najpierw mamy żabkę, która sobie pływa,
w zimnej wodzie, potem ją ma troszkę cieplejszą. I właśnie ten artykuł powstał w momencie, kiedy w Sejmie Rzeczypospolitej rozgorzała walka już na śmierć i życie, tak sobie trzeba powiedzieć o tym, w kwestii gender. I tutaj jest wielki ukłon w stronę pani minister. Naprawdę, jeżeli mówi się o mężczyźnie, że jest wojownikiem, to pani Beato, ja nie wiem, kim pani jest, czy wojowniczką, czy skrzyżowaniem wojownika z jakimś jeszcze ninja. I te dwie rzeczywistości się zbiegły, dlatego tą klamrą tego spotkania naszego właśnie będzie ten artykuł, ten wykład, o którym chciałem powiedzieć. Mamy Księgę Rodzaju. Dramat wielki. Człowiek nie tylko stracił poczucie własnej tożsamości, ale stracił największy dar, jakim go obdarzył Bóg. Dar świętości pierwotny, który to pięknie pisał święty Tomasz Zakwinu. Tę świętość utracił, ale mimo wszystko Bóg, który jest święty sam w sobie, nie przestał kochać człowieka. Pierwszy podejmuje z nim dialog. Wiemy, że Ewa w opisie rajskim została sama, pozostawiona sama sobie. Adam gdzieś zupełnie na boku. Wiemy o tym, ta polityka pierwsza zaczęła się właśnie w raju. Bóg pytał Adamie, gdzie jesteś? A Adam nie odpowiada logicznie jak mężczyzna, opisowo jak kobieta. Schowałem się, jestem nagi, ukryłem się, przestraszyłem się ciebie. A może zjadłeś owoc, którego ci zakazałem jeść? Jaka jest odpowiedź Adama? Dramat. Dramat, moje drogie panie. Kobieta, którą postawiłeś przy mnie, nie? Zobaczcie, ale jest druga strona medalu. Wiecie, jak to drogie panie często zadają swoim mężom takie pytanie. Kochasz mnie, nie? 24 godziny na dobę, to musi być, czy mnie kochasz, czy mnie kochasz. Adam miał tą przewagę, panowie, nad nami, bo w raju mógł powiedzieć, a kogo innego mam kochać. O świętości kobiet zapraszam się za Sławomira Bednarskiego. Ostatni wykład ma to do siebie, że powinien być krótki ze względu na to, że to jest jego najważniejsza cecha, właśnie dlatego, że jest ostatni. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie na Wasze sympozjum. Temat jest niezwykle pojemny, niezwykle ważny, mianowicie kobieta w historii. To jest właściwie historia kobiety. Ale zwróćmy uwagę może na kilka aspektów istotnych. Podjąłem taki temat, aby na koniec móc uświadomić, że te wszystkie tematy podejmowane wcześniej były związane właśnie z tym, co ja w tych krótkich słowach chciałbym Wam przekazać. Świętość kobiety. Czym jest? W jaki sposób można dziś mówić i ukazywać świętość właśnie dotyczącą każdej kobiety? Najpierw zwróćmy uwagę na to, że sam termin świętość w Starym Testamencie dotyczył wyłącznie Pana Boga. Właściwie nikt inny tą charakterystyką nie mógł się nazywać. Świętym był Bóg. Później w Nowym Testamencie widzimy wyraźnie to przepolaryzowanie terminu świętość. Świętymi byli wszyscy członkowie chrześcijańskiej wspólnoty. To ciekawa sprawa, że każdego członka Kościoła w Nowym Testamencie nazywało się świętym, wspólnotę nazywało się świętą, a więc z tej wysokości Boga Świętego w Trójcy Świętej, z tej wielkości schodzimy piętro niżej do człowieka stworzonego przez Pana Boga, który podąża drogą, którą Pan Bóg wyznaczył, realizuje swoje cele, zadania, czyli można by po chrześcijańsku powiedzieć swoje powołanie. Właśnie do świętości, a więc do upodobnienia się do Pana Boga. Później idziemy dalej. Wiele różnych meandrów tej historii, przeobrażeń, wiele różnych czasów, które przeżywaliśmy jako świat, jako ludzkość. I przychodzi wiek XX, w którym wyraźnie podkreśla się,
że świętość powinna być realizacją tego Bożego planu w drobnych rzeczach. Sobór Watykański II wyraźnie podkreśla to w Konstytucji Lumen Gentium, że te drobne elementy naszego życia stanowią o naszej świętości, a więc o realizacji tego zadania, które Pan Bóg wyznaczył każdemu człowiekowi. Przecież to nie dziwne, że schodzimy z piedestału, na którym jest Pan Bóg, poprzez te wszystkie tematy dotyczące Nowego Testamentu, w którym wspólnoty wierzących określamy jako święte, do prostych czynności, które wypełniamy codziennie. W jaki sposób te proste czynności, najprostsze, wykonywane każdego dnia, mogą stanowić o naszej świętości? I tutaj z pomocą przychodzi nam znów Nowy Testament, w którym wyraźnie można zauważyć, że jeśli ktoś w małych rzeczach jest wierny, to i w wielkich rzeczach będzie wierny. Jeżeli ktoś małych rzeczy nie dopełnia, to i wielkich nie uda mu się zrealizować. Co z tego wynika, drodzy? Ano wynika z tego to, że świętość przepisana jako recepta na szczęście wieczne każdemu człowiekowi jest świętością, którą przeżywamy jako konkretni ludzie, w konkretnej sytuacji naszego życia, w konkretnej sytuacji naszego istnienia. Co z tego wynika? Że zupełnie czym innym jest świętość dla mężczyzny i zupełnie czymś innym jest świętość dla kobiety. Nie dlatego, że mamy różne świętości, tylko dlatego, że najpierw Pan Bóg stworzył nas człowiekiem, potem kobietą i mężczyzną, potem wyznaczył nam inne, konkretne zadania, które realizujemy każdego dnia. Dlatego też inaczej przeżywa swoje życie i swoją świętość mężczyzna, zdecydowanie, i zupełnie inaczej przeżywa swoją świętość kobieta. W jaki sposób inaczej? Oczywiście znów wkraczamy w pewne stereotypy. Nie chciałbym jakby kategorycznie określać tego, co za chwilę powiem, ale można by tak uogólnić, że ten sens przekazany nam przez karty Starego i Nowego Testamentu realizują się do dzisiaj. Mianowicie mężczyzna został powołany i zobowiązany do tego, aby zajmować się rzeczami. I w tych rzeczach świetnie się realizuje. Potrafi bardzo wiele różnych spraw, tematów odkryć, opisać, udoskonalić. Nie ma w tym żadnej przesady, jeśli powiem, że ogromna większość wszystkiego, z czego korzystamy, w jakimś sensie dzieło mężczyzny. Natomiast z pewnością kobieta lepiej się czuje i lepiej się realizuje, co przed chwilą zresztą wynikało także z wypowiedzi pani radnej Anny, że realizuje się w rzeczywistości międzyludzkiej, czyli jej przestrzenią działania, której się realizuje znacznie lepiej niż mężczyzna, to jest przestrzeń społeczna, czyli tych relacji, mówiąc krótko. I dlatego też w różnych przestrzeniach naszego życia, czy zaczynając od tej rodzinnej, przechodząc przez te szersze, społeczne, aż wreszcie do działalności politycznej, która także była tutaj podejmowana, kluczem do wykorzystania tego potencjału kobiet, także w polityce, jest właśnie to, aby zajmować się, czy aby przestrzenią tego zajęcia każdej kobiety były relacje, które dotyczą ludzi. Przedmioty w mniejszym zakresie, na pewno ludzie. Zresztą padało tutaj w wykładzie wcześniejszym wiele takich tekstów, które jakby to dokładnie podkreślają, że pani na przykład tam wójt spotyka się z ludźmi, mówi o swoim życiu, tworzy relacje, a więc to, co jest najistotniejsze w życiu samorządowym czy politycznym, czego z pewnością mężczyzna jako pewnego rodzaju w tej dziedzinie akurat ułomny podmiot, ułomny człowiek nie potrafi zrealizować. Oczywiście widzimy wyraźnie także, że ta świętość realizowana w tych małych rzeczach bardzo często dotyczy tego, czego na pozór nie widać. I dlatego, kiedy weźmiemy listę świętych w Kościele katolickim, ogłoszonych uroczyście, to lista kobiet jest znacznie krótsza niż lista mężczyzn. Ale nie dlatego, że nie ma świętych kobiet w niebie, tylko właśnie dlatego, że one zajmują się rzeczami w dużej mierze, bez których nie byłoby tych wielkich rzeczy, o których wspominał także pan doktor, nie byłoby tych wielkich rzeczy, gdyby nie te święte kobiety. Nie byłoby wielkich mężczyzn, nie byłoby wspaniałych, powiedzmy, osób, które z tego domu wyrastają w
tym domu zakorzeniają się i z tego domu czerpią to, co najlepsze dla swojego życia i co później przekazują innym. Dlatego warto zauważyć, że gdybyśmy mieli porównać te listy świętych Kościoła katolickiego, naprawdę jest bardzo dużo mężczyzn. Oni zrobili bardzo wiele różnych pięknych, wspaniałych rzeczy. Lista kobiet jest znacznie krótsza, a to właśnie dlatego, że one zajmują się tym, czego w dużej mierze nie widać. No bo przecież zwróćmy uwagę chociażby na rzeczywistość rodzinną. Co jest ważniejsze? Czy nauczenie dziecka przykręcania gniazdka czy wbicia gwoździa? Czy nauczenie dziecka zrobienie kanapki, odrobienie z nim lekcji? Czy pokazanie, co jest dobre, a co złe? Tak naprawdę, oczywiście, spektakularny wynik można pokazać w ten sposób. Zobaczcie, mój syn ma 8 lat i zrobił taką i taką rzecz wraz ze swym tatą. Oczywiście, każdy to zauważył, jest się czym chwalić. Aczkolwiek trudniej zwrócić uwagę na te ludzkie rzeczy, że na przykład dziecko mające lat 8 umie sobie radzić z problemami, potrafi sobie wytłumaczyć własne porażki, umie z tych porażek wyciągnąć wnioski. To jest tak naprawdę argument, którego nie widać, a który w dużej mierze płynie z tej wrażliwości niezwykłej, którą dysponują kobiety, z tej wrażliwości, która wprost związana jest z relacjami międzyludzkimi. Dlatego też, drodzy, warto i trzeba, aby zwrócić uwagę nie tyle na to, że tutaj część kobiet powinna nagle iść w politykę, tutaj część kobiet powinna zajmować stanowiska. Wydaje się, że każda kobieta powinna znaleźć swoją drogę dla wypełnienia tego celu, jakim jest świętość, która powinna być związana z pewnym Bożym planem, predyspozycjami, ale także, które powinna być związana z tym, aby zajmować się bardziej relacjami, bardziej ludźmi niż rzeczami. Idźmy dalej, drodzy. Otóż czym tak naprawdę jest świętość w swej ścisłej formie? Składa się, czy powinna się składać, z dwóch elementów. Pierwszy element to jest Pan Bóg i to powołanie Pana Boga do świętości. Stało się to w XX wieku powszechne. To nie znaczy, że wcześniej nie było powszechne, ale powszechnie zaczęto o tym mówić, że każdy powołany jest do świętości, nie tylko niektórzy. A więc mamy pewnego rodzaju zadanie, które Pan Bóg daje każdemu człowiekowi, a z drugiej strony mamy odpowiedź człowieka. Czy ona jest uwzględniająca te wszelkie możliwości dane nam od Pana Boga, czy też nie? Czy jesteśmy w stanie jakby odnaleźć tą drogę zaproponowaną przez Pana Boga w swoim życiu, w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, w której żyjemy i z którą się borykamy na co dzień? Dlatego też, drodzy, trzeba nam w tym składzie dwóch elementów zauważyć, że z jednej strony Pan Bóg dający zadanie, dający powołanie, dający drogę, którą powinniśmy kroczyć, a z drugiej strony każdy z nas, który po tej drodze zmierza do tej świętości wyznaczonej przez Pana Boga. Więc można by powiedzieć, że Pan Bóg, słowami świętego Augustyna zresztą, że Pan Bóg stworzył nas bez naszego udziału. Nic nie mieliśmy z tym wspólnego, ale zbawić nas, a więc dać nam to spełnienie po chrześcijańsku, tę świętość, tak naprawdę nie może bez naszego udziału. My jesteśmy jakby współuczestnikami tego wszystkiego, co możemy nazwać uzyskaniem czy zdobywaniem tejże świętości. Chcąc jakoś głębiej wytłumaczyć ten temat świętości kobiet w historii, chciałbym na takich dwóch bardzo znaczących i bardzo wyraźnych przykładach się oprzeć. Nie sposób powiedzieć o świętości kobiety bez spojrzenia na matkę. I nie bez podstaw, zauważmy, jesteśmy w Częstochowie, u stóp Jasnej Góry, do której milionami każdego roku przyjeżdżają ludzie. Nie tylko dlatego, że całe ściany powieszane są różnego rodzaju ofiarami, dewocjonaliami, podziękowaniami za jakąś pomoc, ale przyjeżdżamy tutaj, na Jasną Górę, do matki. Do matki, która każdego chce przytulić, każdego chce przygarnąć, każdemu w różnych problemach zaradzić, a więc można powiedzieć, że te wszystkie cechy, które Maryja miała za życia, najpierw pielęgnując Chrystusa, dając Mu gruntowną opiekę, wychowanie, później opiekując się apostołami, bo słyszeliśmy o tym przecież
fragmencie Ewangelii, z Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus z krzyża mówi do Jana: oto matka twoja, a do Maryi: oto syn twój. Czyli mamy tę opiekę nad apostołami, ale Maria cały czas nie przestaje być kobietą w naszych życiach. Właśnie z tego powodu, że tę wrażliwość na drugiego człowieka ma, posiada i jest w stanie gromadzić nas tutaj właśnie jako jeden lud, jako ci, jako tych, którzy oczekują na te pytania, na odpowiedzi na te pytania, na ten lud, który czasem boryka się z różnorakimi problemami. Ja ze swojego takiego niedługiego doświadczenia życiowego mogę powiedzieć także o swojej mamie. To jest coś, czego nie da się opisać, ale wystarczyło. Mama już nie żyje, kilka lat temu zmarła, ale do dzisiaj pamiętam szczególną zdolność mojej mamy, która bardzo związana jest z tym, o czym mówię w związku i w kontekście Jasnej Góry i obecności Matki Najświętszej. Wystarczyło, że wszedłem w próg domu. Wystarczyło, że zobaczyła moją twarz i już potrafiła powiedzieć, że coś jest nie tak. Jeszcze nie wypowiedziałem żadnego słowa, jeszcze nie powiedziałem nawet dzień dobry, czy szczęść Boże, ona już wiedziała i zadawała pytanie: Sławek, co się dzieje? To jest ta przenikliwość, której nie doświadcza żaden mężczyzna. Dopóki mu się nie powie jasno i wyraźnie: słuchaj, jest tak czy tak, no to w życiu się nie domyśli. A jednak w rzeczywistości kobiety jest ta wrażliwość na drugiego człowieka i ta Matka Najświętsza, która tutaj króluje dla całej Polski, jest właśnie tego wyraźnym przykładem, bo nie gdzie indziej ludzie idą, nie gdzie indziej przyjeżdżają, często wiele set kilometrów pokonując, ale właśnie tu, aby o swoich sprawach, o swoich problemach jej powiedzieć, a ona, to istotne, od razu przekazuje je Synowi. Czyli mamy tę bezpośrednią możliwość dotarcia do Pana Boga przez Maryję, która chce każdego z nas wysłuchać i chce każdemu w naszych problemach zaradzić. To jest jakby pierwszy przykład kobiety, która powołana została przez Pana Boga do tego, aby zajmować się człowiekiem, relacjami, a więc tym, czego tak na pozór nie widać, ale co ma bardzo duże znaczenie w życiu całego świata. I druga kobieta, która żyła prawie współcześnie, błogosławiona, zmarła pod koniec ubiegłego wieku, Matka Teresa z Kalkuty. Jestem nią zafascynowana, nie dlatego, że poświęciła swoje życie Panu Bogu, nawet nie dlatego, że powiedzmy opuściła swój dom rodzinny i przez całe swoje dorosłe życie i działanie nie widziała swojej matki, swojego rodzeństwa, swojej rodziny. Nie dlatego. Jestem nią zafascynowany dlatego, że zajmowała się ludźmi, którymi nikt nie chciał się zajmować. To jest niezwykła umiejętność kobiety, która potrafi współodczuwać, która potrafi wejść w tajemnicę człowieka, która potrafi wejść w dylematy jego życia. No możemy sobie wyobrazić sytuację tejże niewielkiej kobiety, która udaje się każdego dnia, aby pielęgnować osoby, które zostały usunięte na margines życia społecznego. Pamiętamy przecież wyraźnie, że jej przedmiotem zaangażowania były osoby, które cierpiały na ciężkie choroby związane z trądem, trudno było na nich patrzeć, nie mówiąc już, żeby się nimi zajmować. A ona jej każdego dnia tuliła, pielęgnowała, każdego dnia opatrywała i mało tego, zgromadziła wokół siebie tak dużą liczbę osób, które chciały żyć jak ona, że to jest zastanawiające, że w ciągu kilkudziesięciu lat swojego działania zgromadziła ogromną liczbę sióstr, które w 123 krajach do dzisiaj prowadzą swoje placówki i zajmują się właśnie takimi osobami z marginesu życia społecznego, a z drugiej strony zbudowała wokół siebie pewnego rodzaju grupę wsparcia, która dzisiaj liczy grubo ponad milion osób, które często ze swojego majątku, ze swoich jakichś tam oszczędności wspomagają jej działania właśnie na tym
na tej przestrzeni życia, gdzie tak naprawdę no, nikt nie jest zainteresowany, żeby się tym tematem zajmować, bo to nie jest specjalnie łatwe do zaprezentowania, rozreklamowania, bo przecież nawet zdjęcia z takiego miejsca nie są specjalnie atrakcyjne. I widzimy wyraźnie, drodzy, że ta niewielka kobietka miała w sobie taką siłę ducha, której można powiedzieć, że to jej ciało niezbyt duże, niezbyt obszerne, nie sposób miało pomieścić. Nie dało się, aby tą wielką osobowość w tak skromnych gabarytach pomieścić. Co nam pokazuje ten przykład matki Teresy z Kalkuty? Pokazuje nam, drodzy, wyraźnie, że kobieta jako ta, która została powołana do tego, aby być dla człowieka, otrzymała także specyficzne cechy, i tu znów posługuje się pewnym stereotypem uogólniając, otrzymała specyficzne cechy właśnie do tego, aby tym drugim człowiekiem się zająć bez względu na inne argumenty dotyczące majątności, przyjemności i tak dalej, i tak dalej. Ona potrafi, czyli każda kobieta potrafi się odnaleźć w sytuacji relacji z drugim człowiekiem bez długiego czasu, tak jak mężczyzna czasem potrzebuje, nie wiem, kilku lat, żeby się z kimś zaprzyjaźnić i kogoś lepiej poznać, tak w przypadku kobiety pewnego rodzaju relacje bywają dosyć szybkie, a właściwie błyskawiczne. Sam doświadczyłem wiele razy takich sytuacji, na przykład będąc w seminarium, jedzie się pociągiem i naprzeciwko w przedziale siedzi kobieta. 30 sekund i już jesteśmy znajomymi. Nigdy w życiu nie pomyślałem, że można w ten sposób tak skracać dystans i umieć odnaleźć takie miejsce, czy taką sprawę, aby naprawdę od razu było przyjemnie, miło, grzecznie, z uśmiechem i żeby dało się zapamiętać na wiele, wiele lat. Dlatego też, drodzy, kończąc te dzisiejsze rozważania, może trochę w innej formie, może trochę w formie takiej bardziej luźniejszej, ale chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, że świętość kobiety, co da się jasno i wyraźnie zarysować, jest pewną propozycją Pana Boga, aby przestrzenią działalności każdej kobiety był drugi człowiek. Bez względu na to, na jakim szczeblu, bez względu na to, w jakim zakresie. Czy to będzie zrobienie kanapki do szkoły swojemu dziecku, czy będzie obejmowanie ministerialnych stanowisk. Bez względu na to, czym zajmuje się każda kobieta w dzisiejszym świecie, bo to przecież kwestia w dużej mierze także jej wyboru, to powinna zajmować się drugim człowiekiem, a więc tym, do czego została przez Pana Boga powołana. Jeśli tak naprawdę tego tematu dotknie, to każda z dziedzin, którą się zajmie, będzie sukcesem. To nie tak, że to będzie prawdopodobny sukces, ale że jeżeli zajmie się właśnie tym tematem, do którego została powołana, to jest gwarantowany sukces. Problemy współczesnego świata, drodzy, biorą się w dużej mierze z tego, że kobietom pokazuje się świat jako ten, w którym mają trudność się zrealizować. Dzisiaj mamy bardzo wiele kłopotów dotyczących relacji w rodzinie, dotyczących relacji w małżeństwie, dotyczących relacji w społeczeństwie, w sąsiedztwie. Tak naprawdę pole działania każdej z was jest tak ogromne i tak poważne i tak istotne dla życia przyszłego, że można powiedzieć, że pracy macie, drogie panie, właściwie do końca świata. I nigdy tej pracy nie zabraknie, bo rzecz, która się zepsuje, bardzo łatwo naprawić, wymieniając jakiś element, jakiś składnik, jakiś podzespół. Natomiast jeżeli relacje się zepsują, to tak naprawdę trzeba włożyć znacznie więcej wysiłku, zaangażowania, pracy, wrażliwości, aby te relacje naprawić. I bywa, że mijają lata, a one nigdy nie wrócą do tej samej wcześniejszej formy. To są trudne zadania. To są niezwykłe zdolności i to jest także wielki dar Pana Boga dla świata. Nie bez podstaw Pan Bóg stworzył nas jako mężczyznę i jako kobietę, abyśmy szukając zbawienia, szukając własnego szczęścia, szukając świętości, osiągnęli je właśnie jako mężczyźni w innym zakresie i jako kobiety w innym zakresie. To nie znaczy, że lepiej czy gorzej. To znaczy, że po prostu
inaczej. Dlatego też, drogie Panie, z okazji zbliżającego się Święta Kobiet, życzę Wam, abyście były święte. Bo jeśli będziecie święte, to wszystkie rodziny będą święte, mocne, silne Bogiem. Tak naprawdę będzie znacznie mniej problemów niż jest współcześnie. Bycie świętą to jest główne, można powiedzieć, najważniejsze zadanie dla każdej z Was. Szczęść Boże. Moi drodzy, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Chcę powiedzieć, że powoli nasze sympozjum dobiega końca, a wiecie o tym, że w Biblii jest taki zapis, który mówi o tym, że wszelka zemsta tylko nie zemsta kobiety. Więc moja pani wiceprezes, która nam stoi, jak ja bym was wypuścił bez wody mineralnej, bez kawy, herbaty, czy ciastka, jak mi to podpowiada, to może byśmy się widzieli już ostatni raz. Więc myślę, że nawet wtedy pani minister będzie pomogła. Ale moi drodzy, powiem jeszcze taką jedną rzecz. Mamy też, dzięki temu, że mogliśmy się spotkać w większym gronie, zawdzięczamy to przede wszystkim również i podmiotom, które z nami współpracują, bo nie sposób teraz się odwołać, właśnie zacznę od Krynicanki, do pani Małgosi, która jest z nami, a która szmat drogi musiała pokonać, żeby tutaj z nami być. I myślę, że te rozmowy, które też prowadziliśmy, telefoniczne, cieszę się, że w tak potężnym polskim, to jest bardzo ważne, polskim przedsiębiorstwie, polskim kapitale, który jest kobieta, która żyje wiarą. Pani Małgosia się zaraz schowa, proszę Państwa, ale pani ma szansę siedzieć w pierwszym rzędzie. Bardzo miło jest to właśnie usłyszeć, jak pani dzieli te zawodowe obowiązki między to, co pani stanowi powołanie jako pracownika, ale również to bycie matką. Jestem bardzo wdzięczny, za chwilę panią poproszę do mikrofonu. Również ukłon w stronę, w kierunku wydawnictwa Świętego Filipa. To też taka bardzo ważna kwestia. Otóż kiedy rozmawialiśmy z panem Filipem Topczewskim o wielu strategiach takich dla akcji katolickiej, co mi się spodobało? Zawsze dziś, jak mężczyźni idą na spotkanie biznesowe, czy gdziekolwiek, to siedzą sami faceci. A pan Filip mówi, słuchaj, na to mnie zaprosisz z żoną. Więc mówię, oczywiście. Więc bardzo dziękuję, że jesteście tutaj razem. To też jest dla nas takie bardzo ważne świadectwo. Ukłony również w kierunku pani Kasi, która jest reprezentantem katolickiego Radia Fiat, który w tym roku również przeżywa jubileusz. I zanim podsumujemy, zanim będziemy mogli naszym gościom również wręczyć takie drobne upominki, ja poproszę, zacznę od kobiet, więc poproszę panią Małgosię Kieres-Kozię, Krynicanka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja tutaj, nawiązując do tego, co państwo, moi poprzednicy mówili, chciałam zwrócić uwagę, że dar, świętość kobiety jest bardzo często jej krzyżem. Jak mówimy o tym macierzyństwie, to jest olbrzymi dar. Natomiast jako matka wiem, że czasem te drobne problemy związane z czkawką, z gorączką, z różnymi rzeczami potrafią być naprawdę strasznym cierpieniem i krzyżem. Bardzo się cieszę, że obecna polityka ułatwia nam chociażby odrobinę pod kątem tego drobnego wsparcia, bo tak naprawdę to jest drobne wsparcie. Natomiast to jest bardzo fajny kierunek, pokazujący, że jednak to macierzyństwo jest ważne i będzie nam łatwiej godnie je piastować. Natomiast nawiązując jeszcze tak bardziej marketingowo, wspomagajmy siebie dobrym jedzeniem, polskim jedzeniem, dobrą wodą, polską wodą. Zapraszam na Krynicankę. Pani Kasiu, zapraszam. W imieniu dyrekcji, a także całej
całej redakcji Radio Fiat mam ogromny zaszczyt uczestniczyć tutaj w tym przedsięwzięciu i wyrazić ogromną radość z tego, że mogliśmy się zaangażować w to działanie. Słuchając tych wystąpień, tych słów, które padły, myślę i mam taką nadzieję, że każda pani, ale nie tylko pani, że każdy z nas tutaj obecny wyjdzie stąd z taką jedną, dwoma, trzema, może kilkoma myślami, że jednak warto zmobilizować się do działania, że warto docenić tą swoją codzienną działalność, że są takie słowa, które tutaj padły, są takie przykłady kobiet, które pokazują, że warto. I że jeżeli nawet nam, kobietom, wydaje się nasza taka codzienność zwykła, zwyczajna, to może się okazać, że to jest właściwa droga do świętości. Bardzo serdecznie dziękuję. To nie wiem, czy z żoną, czy z samego, panie Filipie, proszę. Małżonka kiwa głową, że nie. A facet musi być na podium. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Tak mówi Księga Rodzaju i dlatego Bóg stworzył kobietę, żeby mogła mu pomagać. Szanowni Państwo, ja w imieniu wszystkich mężczyzn mam nadzieję, chciałem powiedzieć, że jest to bardzo ciekawa chwila dla nas, ponieważ możemy uczestniczyć w tak fajnym przedsięwzięciu i wspierać to przedsięwzięcie, jak tylko możemy, razem z Akcją Katolicką, więc z tego miejsca chciałem podziękować organizatorom za możliwość uczestniczenia, za możliwość spotkania się tutaj z Państwem. Dziękuję prelegentom za niewątpliwie bardzo interesujące, inspirujące wystąpienia. Mam nadzieję, że takie sympozja będą się odbywały w przyszłości. Chciałbym też jako wydawca, jako wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła szczególnie podziękować wszystkim kobietom po prostu za to, że są. Bóg zapłaci. Moi drodzy, no, coś tutaj ukrywać. No, mamy takich sześć wspaniałych rodzynków. Wobec tego zapraszam panią minister, zapraszam panią poseł, pana Andrzeja, zapraszam również panie, zapraszam księdza Infuata, księdza Sławomira tutaj na środek, konkretnie na dywan. Zapraszam serdecznie. Proszę, będziemy mieć też okazję, zapraszam bardzo serdecznie. Będzie to taki też szczególna okoliczność, których my byśmy chcieli. Przepraszam się za bliżej. W imieniu Tygodnika Katolickiego Niedziela i Akcji Katolickiej za chwileczkę będą Państwo do Waszej dyspozycji. Będzie można robić zdjęcia, ale na samym początku chcielibyśmy takimi skromnymi upominkami, jeżeli można mówić o wydawnictwie Świętego Filipa, że oni dają skromne upominki. Chcielibyśmy Państwa wynagrodzić za ten wkład, który włożyliście, za ten przyjazd, podjęcie tematu. I oczywiście ta miłość do polskich produktów. Przypomnę, że Akcja Katolicka promuje aplikację pod nazwą Pola, którą się ściąga na smartfon i można tą aplikacją w marketach różnego rodzaju nie skanować produkty. I wtedy wykazuje się na tej aplikacji Pola, czy jest to 100% polski kapitał. W ten sposób wspieramy polską rację stanu. I to, co mogę powiedzieć, jestem dumny z tego faktu, że w 100% mamy polski kapitał, tak bardzo ważny i tak bardzo chciany przez Polaków, jak wodę leczniczą i wodę mineralną Gliwczanka. Zapraszam Państwa do obdarowania naszych mówców. Państwo mogą wykorzystać to medialnie i zaraz będziemy tutaj z księdzem Mikołatem również dziękować. Proszę nam nie uciekać jeszcze. Moi drodzy Państwo, jeszcze mam tutaj.
Moi drodzy, za chwileczkę będzie sesja zdjęciowa. Jestem wdzięczny i to powiem tak bardzo poważnie. Zawsze od początku, zanim oddam głos gospodarzowi miejsca, bo przypomnę, że wspólnie organizowaliśmy to przedsięwzięcie z Tygodnikiem Katolickim Niedziela. Pani minister, życzę sobie więcej takich ministrów i nie mówię to dlatego, że wypada tak powiedzieć, bo pani tutaj przyjechała. Tylko to, co jest piękne, że pani bardzo poważnie traktuje ludzi. I to jest coś niesamowitego, że zawsze można byłoby się zasłonić tysiącami obowiązków, a pani w tym sumieniu swoim rozeznała to, że warto tutaj być bezinteresownie, bo to przecież dla pani jest ciężar tutaj przyjechać. No, pośród tych wszystkich obowiązków. Naprawdę jestem... Bardzo dziękuję pani poseł Lidii za autentyczność, za to, że w każdych okolicznościach pani jest ze sobą. Widzi pani te osoby na sali i one dla pani też, zarówno dla pani minister i dla państwa będą wsparciem modlitewnym. Wiem, że polityka to nie jest tylko wymiar ciała, wymiar intelektu, ale jest to wymiar siły duchowej. Więc my ze swojej strony jako Instytut Diecezjalny zapewniamy modlitwę. Cieszymy się i jest pani nauczycielką. Dzisiaj pani stawia szóstkę. Proszę państwa, jesteśmy też w kontakcie telefonicznym i mieć chorych syna, rodziców, przepraszam, i być tutaj, widzimy, jak bardzo potrzebowało się też tej koncentracji, żeby wygłosić dobry referat. W sposób szczególny też dziękuję panu Andrzejowi. To też jest takie miłe. Panie Andrzeju, taka jedna myśl, która mi przyszła do głowy, patrząc na wiek Inki. Może pan mi powie za chwilę, że to jest za duże porównanie, bo tak zdążyłem pana pokorę poznać. Jest pan bardzo skromnym człowiekiem. Ale coś w tym jest. Pan był najmłodszym internowanym człowiekiem. Miał on niespełna 18 lat. Te same ideały. Służyć Bogu, wolnej Polsce i bić się o prawdę historyczną. I cieszę się, że tak ludzie tak głębokiej wiary mogą być w takim miejscu. Również dziękuję tobie, Aniu, za wkład, za pomoc. Bardzo ci dziękuję. Obiecuję, że piłkarzy Chelsea nauczy się chociaż tych, co będą w 11 biegać po boisku. Bardzo jestem wdzięczny za pomoc, za wykład. Również tobie, Sławku, bardzo ci dziękuję. Zawsze możemy na ciebie liczyć. Dodatkowym atutem jest to, bo ksiądz zawsze nie lubi, jak ja gadam głupoty, on to twierdzi. On mi to później powie. Najważniejsze jest to, że ksiądz Sławek robi to wszystko w walucie watykańskiej, czyli za Bóg zapłać. Na koniec właśnie zachowałem księdza Nikłata, który jeszcze też chwilkę powie od niedzieli słowo na pożegnanie. I powiem, że cieszę się, że mogliśmy się spotkać w życiu, że cieszę się, że mam mądrego przyjaciela, który służy mi radami, że tak naprawdę za wsparcie, które był ksiądz Inkułat dla Akcji Katolickiej, to jak ksiądz czuje ich charyzmat, jak nas motywuje również do pracy za wszelkie dobro mógł zapłać i również za to, że możemy zawsze tutaj na księdza Inkułata liczyć. Ale zanim dopuszczę księdza Inkułata do głosu, to chcielibyśmy tak fizycznie jeszcze podziękować takim małym dyplomem dla każdego tutaj. Pani minister Beata Kempa. Ksiądz Inkułat Ireneusz Skubiś.
Pani poseł Lidia Żurzyńska. Pan doktor Andrzej Schneider. Pani radna Anna Majer. Ksiądz Sławomir Bednarski. Pani Małgorzata Kielec-Kozioł. Pan Filip Tomczewski. Zapraszamy Panie. Pani redaktor naczelna Lidia Rutkiewicz, której przekażemy. Tak. I ksiądz Piotr Zaborski. Poprosimy Panią również o przekazanie. Poproszę jeszcze o spięcie ekranu tego sympozjum księdza Inkułata. Za chwileczkę oddajemy Państwa do dyspozycji, do fleszów medialnych, także proszę bardzo, księdze. Pan prezes, pan przekazując na obrazie zdjęcia i komentarze. Ja bym dał taki bardzo ogólny komentarz, bardzo ważny. Koń jak jest czarzliwci. I to samo wyraził gdzieś w życiu politycznym. O wiece, wiece przeciwko szafie i szczatka na przykład. I wiece o demokrację. Trzeba Polakom mówić to samo. Koń jaki jest, każdy widzi, bo każdy mądry pamięta trochę, jak było. Co robili z nami, jak to zabierali się od dużych pieniędzy i tak to zrobiła PZL na przykład. Koń jaki jest, każdy widzi, to by to trzeba. A druga rzecz, nawiązująca bardziej już do tego sympozjum. Ja piszę od lat felietony, mam już prawie 15 tomów drukowanych. I czasami ludzie pytają, mówią, odpowiadają. I chciałem tutaj wam Państwu powiedzieć, Pani Minister, także, że słyszę takie odpowiedzi, albo mówią, napisz coś o broszce Pani Premier. Broszka Pani Premier. No, wydaje się, że jest to dobry temat na Dzień Kobiet. Dlatego, że istotnie to jest bardzo charakterystyczna rzecz, charakterystyczny znak naszej uroczej Pani Premier, która jako kobieta mężna i dzielna zmaga się rzeczywiście nieraz, to przepraszam, ale często ze zgrają. Zachowuje spokój, zachowuje godność i ta broszka, którą nosi, jest jakimś jej znakiem. Znakiem piękna, znakiem kobiecości, delikatności, urokliwości, także pewnej mądrości. Trzeba właśnie może z racji Święta Kobiet także wezwać polskie kobiety do solidarności z Panią Premier przez
Mamy właśnie przystrojenie się w broszku. Każda kobieta polska powinna sobie kupić broszkę, a właściwie może mąż, może narzeczony mógłby taką broszkę swojej pani sprawić, ale... Ale byłby to znak. Być może, że jakaś firma artystyczna zrobiłaby taką broszkę, która byłaby bardzo symboliczna, żeby ona była znakiem solidarności. Bo ta solidarność jest potrzebna na przykład no, i w życiu rodzinnym, w tym życiu najbardziej zwyczajnym. Żeby być solidarnym z kimś. I taka solidarność by się bardzo w Polsce przydała. W tych czasach nienawiści, podłości, niestety, co mówię dzisiaj, ale to jest to, co się wyprawia, to często jest złe. Jeżeli się robi wiec, niby Komitet Obrony Demokracji i mówi się, że to rząd, że rząd nie ma nic z tym wspólnego. To jest sprawa IPN-u, sprawa sądowa, sprawa Kaszapi i Szczaka. A tu okazja, dawaj, bijemy się przeciw. To samo, co zrobili z tą sprawą pani Anders. To są rzeczy, które są bardzo niedobre, złe, to są właściwie wskaźnikiem ogromnej nienawiści. A nienawiść nikogo nigdy do niczego dobrego nie doprowadziła. Nienawiść jest znakiem śmierci, symbolem śmierci. A przecież jesteśmy w kraju, w chrześcijańskim kraju i ochrzczonych, a ta nienawiść, to szyderstwo, które widzimy nieraz w programie Forum, ono jest górujące. Ten Babiniec Petru, bardzo znamienny i inne, to właśnie jest pewna obawa i lęk o ojczyznę. W kraju, gdzie królową Polski jest Matka Boża Częstochowska, tutaj królują. W tym kraju wiele nienawiści. I dlatego trzeba się obronić Polskę przed nienawiścią. I taką obroną może być właśnie solidarność z tym, co robi ten dobry, chrześcijański właściwie rząd. Polski rząd. Który jak kiedyś za PRL-u służyli Kremlowi, teraz służą Brukseli, służyli Brukseli. Rząd ma opozycję, dlatego nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I dlatego Polakom wszystkim trzeba solidarności, trzeba znać. Ja raz ludzie do czasu solidarności, pamiętam te czasy, świeciliśmy w oknach świece. Jesteśmy razem. Ale może przydałaby się właśnie broszka pani premier wszystkim polskim kobietom, żeby one właśnie poczuły swoją godność, bo ona jest jakimś urealnieniem kobiecości. Z jednej strony jest matką, jest żoną, jest katoliczką. Wiemy, że syn jest klerykiem w seminarium i właściwie jednocześnie jako kobieta mężna stawia opór tym rządzącym Europą, chociaż jak na przykład szef parlamentu nie ma nawet matury. I ona jednak wszystkim tym z maturą i tym bez matury mówi prawdę.
Dlatego myślę, że niech stąd wyjdzie taki apel Fundacji Katolickiej, żeby polskie kobiety na znak solidarności z Beatą Szydło, panią premier, założyły sobie troszkę. Jeszcze raz, za chwilę będą klesze, będzie można jeszcze w kilku zdaniach zadać pytanie. Osobiście, że to będzie czas. Jeszcze raz, w imieniu organizatorów, czyli Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, Tygodnika Katolickiego Niedziela, bardzo serdecznie dziękujemy prelegentom, dziękujemy Państwu, bez Państwa to spotkanie nie odbyłoby się. Dziękujemy naszym partnerom, czyli tutaj Katolickiemu Radio Fiat. Dziękujemy wydawnictwu Świętego Filipa, dziękujemy Kryniczance za to, że wsparli nasze działania. Jeszcze raz za wszelkie dobro każdemu z Was dziękujemy. Teraz będzie chwila, można podejść, zrobić zdjęcia, ale nagrodźmy naszych mówców wielkimi brawami.